Rozdział 11. zemsta hrabiny burii Furii. Chytra buria Furia, w lot spostrzegła niebezpieczeństwo grożące lulejce. W myślach nazywała już księcia swoim mężulkiem i postanowiła uchronić go za wszelką cenę przed zemstą króla Walorozy. Zerwała się o świcie. Przybrała w najpiękniejsze szaty i pośpieszyła do ogrodu, gdzie w altanie siedział nad arkuszem papieru zamyślony lulejka i szukał rymów do imienia swej ukochanej. — Ruzia, huzia, buzia, nuzia — powtarzał, ale jakoś wyrazy te nie oddawały należycie uczuć, które książę usiłował przelać na papier. Lulejka wytrzeźwiał już zupełnie z oszołomienia wywołanego nadmiarem wypitego trunku i nie zachował w pamięci ani jednego szczegółu z wypadków wczorajszych. Pamiętał tylko, że nie ma na świecie cudniejszej istoty nad służącą Rózie i że gotów jest dać za nią życie. — Ach, jesteś tu, drogi Lulejko? — wykrzyknęła Gburja Furja. — A jestem, droga Gburciu Furciu. Odpowiedział żartobliwie Lulejka. Zastanawiam się właśnie, serce moje, że wobec tego bigosu, który się zrobił tej nocy, musisz jak najprędzej uchodzić z kraju. Wobec jakiego bigosu? Uchodzić? Dokąd? Dlaczego? Dokąd? Nigdy bez tej, którą uwielbiam, hrabino, odparł poważnie Lulejka. Ach, nie obawiaj się, ona niezwłocznie podąży za tobą. Zagruchała najczulszym głosikiem gburja furia. Musisz tylko, drogi książę, odebrać wszystkie klejnoty, które należały ongi do twoich dostojnych rodziców, a które niecnie przywłaszczył sobie twój stryj. Tu jest kluczyk od sekretarzyka. Wszystko prawnie do ciebie należy, Gołębiu mój najdroższy. Bo wszakże ty jesteś właściwym królem Paflagonii, a ta, którą pojmiesz za żonę, będzie jedyną prawowitą królową. Tak sądzisz? rzekł Lulejka. Z wszelką pewnością. Skoro odnajdziesz i zabierzesz klejnoty, pójdź do pałacu Mrukiozy. Pod jego łóżkiem jest ukryty wór! Zawierający 217 tysięcy milionów, 978 kroć 100 tysięcy 429 dukatów, 13 złotych i 66 groszy, które nikczemny mrkiozo wykradł z sypialni twego rodzica w dniu jego śmierci. Mając te pieniądze w ręku, bez obawy już będziemy mogli opuścić Paflagonię. Będziemy mogli opuścić Paflagonię? To znaczy kto? zapytał Lulejka, nie mogąc jeszcze pojąć, do czego zmierza ochmistrzyni. Kto? Naturalnie ty, najdroższy i twoja narzeczona, Twoja słodka gburcia! wykrzyknęła rozpromieniona gburja furia i tak czule spojrzała na księcia, że Lulejka cofnął się przestraszony. „ Waćpani masz być moją narzeczoną? Czyś wać pani oszalała, — Przecież, pani, jesteś starą, szkaradną babą! — krzyknął. — Ha! nędzniku! — wrzasnęła gburja furia. — Mam tu dokument podpisany własną twoją ręką. Dokument, w którym ręczysz honorem, że poślubisz mnie. Gburje furie! A odczepże się ode mnie, stare pudło! Ja kocham rózie! Rózie! Cudną, słodką rózie! Rózie uwielbiam nad życie! Krzyknął lulejka i zdjęty nagłym strachem czmychnął jak mógł najszybciej. Hi, hi, hi! Skrzeczała za nim gburia-furia. Popamiętasz ty mnie, żółto dzióbku? Są jeszcze trybunały w Paflagonii, a w ręku gburii-furii jest dokument podpisany twoim imieniem zuchwalcze. Hi, hi, Sprawię ja ci pasztecik lepszy jeszcze, niż sprawiłam tej potworze, tej pokrace, tej żmii, tej czarownicy, temu krokodylowi, tej rupusze nikczemnej, tej łachmaniarce ruzi. He, 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 książę Lulejko, szukaj, szukaj swojej ubóstwianej, ale że jej nie znajdziesz na królewskim dworze, w tym moja głowa gburi, furi. Co znaczyły te słowa? Ach. Muszę wam opowiedzieć wszystko od początku. Ruzia, jak to czyniła codziennie, weszła cichutko z uderzeniem godziny piątej do pokoju ochmistrzyni, niosąc na tacy herbatę i ciastka. Gmuria furia przyjęła ją gradem obelg i wymysłów. Była tak zła, jakby nie jednego, ale sto diabłów miała w sobie. W czasie ubierania wymierzyła rózi kilkanaście policzków, ale mała służąca tak przywykła do brutalnego obchodzenia się z nią księżniczki i ochmistrzyni, że niewiele zwracała na to uwagi. Skoro jej królewska mość zadzwoni, raczywać panna pofatygować się natychmiast do jej apartamentów, syknęła złowrogo rogo furja, furia, opuszczając swoją sypialnię. Zaraz rozległ się dzwonek z pokoju królowej. Ruzia weszła i stanąwszy skromnie przy drzwiach, dygnęła po trzykroć według ceremoniału przyjętego na królewskim dworze. Wszystkie trzy kobiety, to jest królowa, księżniczka i ochmistrzyni, radziły nad czymś głośno. Ujrzawszy wchodzącą Ruzię, wrzasnęły jednogłośnie. Potworo! Nikczemna kreaturo! Intrygantko! Powinnaś się pod ziemię zapaść ze wstydu! Wynoś się na cztery wiatry! Precz z moich oczu! Tak darły się jedna przez drugą. Biedna Rózia ciężko pokutowała teraz za fatalne działanie czarodziejskiego pierścienia i blaszanej szkandeli. Król się jej oświadczył. Nie dziw więc, że królowa omal nie pękła z zazdrości. Bulbo się w niej zakochał, był to powód dostateczny, żeby Angelika szalała z wściekłości. I co najważniejsze, zamierzał ją poślubić lulejka, a za to przysięgła jej zemstek burja furia. Wszystkie trzy rzuciły się na biedne dziewczątko, krzycząc. Ściągaj natychmiast czepek, sukienkę, fartuszek, które z łaski mojej nosiłaś dotąd na grzbiecie. I dalejże szarpać jej biedne szatki i bić ją powtarzając. Jak śmiałaś zawracać głowę królowi, księciu Bulbie, lulejce! Podziać te znajdę w łachmany, w których przywlokła się na nasze nieszczęście do królewskiego parku i wyrzucić precz z zamku, wołała królowa. Tylko pilnować, żeby nie porwała moich trzewików, które jej łaskawie pożyczyłam, dodała księżniczka. Rózia nosiła stare obuwie Angeliki, ale trzewiki te były o wiele, wiele za duże na jej małe, zgrabne nóżki. Ha, mam cię w swej mocy! Obrzydła ropucho! Syczała gburja furia i pociągnęła Ruzię do swej sypialni. Tu wyjęła ze szklanego pudła strzępy płaszczyka oraz jeden trzewiczek, który maleńka miała na nóżce, gdy przybyła do zamku. I zdarłszy z Ruzi bez litości skromne jej sukienki, cisnęła jej te łachmany, mówiąc wzgardliwie Masz tu swoje łachy, znaj do przebrzydła i wynoś się na cztery wiatry! Biedna Rózia okryła ramiona kawałkiem płaszczyka, na którym widniały jeszcze wyszyte złotą nitką litery: Król, Róż. Więcej odczytać nie było można, bo druga część płaszczyka była oddarta. Potem podniosła z ziemi pantofelek. Był tak maleńki, że lalkę zaledwie ubrać by weń można. Ale że było to wszystko, co do niej dziś należało, ze łzami zawiesiła go sobie na szyi. Czy czy nie mogłabym trzewików zatrzymać, proszę jaśnie pani hrabiny? Tylko trzewików, śnieg i mróz wielki, proszę jaśnie pani, szlochało biedne dziewczątko. Trzewików ci się zachciewa? Masz tu trzewiki, hultajko! Wrzasnęła gburja furia i pochwyciwszy żelazny pogrzebacz, obiła ją bez miłosierdzia, po czym wyrzuciła za drzwi i pędząc przez schody i sień, Wypchnęła na podwórze. Stalowa rączka od dzwonka miała więcej litości od i furii, bo na widok niedoli słodkiej, miłej ruzi łzy popłynęły i zamarzły na wzdętych policzkach podobizny kamerdynera gburjana. Zapewne jednak wróżka jakaś litościwa zmiłowała się nad biedną ruzią. Bo śnieg ścielący się pod jej bosymi stopami zdał jej się ciepły i miękki, jak najkosztowniejszy dywan. Biedactwo otuliło się w strzępy starego płaszczyka i poszło w świat. Teraz możemy zasiąść do śniadania rzekła żarłoczna królowa. Jaką suknię radzisz mi włożyć, mamo? Bladoróżową czy zieloną? Jak ci się zdaje, która więcej podobać się będzie księciu? Jej mość, pani Walorozo, rozległ się z Łazienki Królewskiej donośny głos jego królewskiej mości. Życzymy sobie mieć dziś parówki na pierwsze śniadanie. Nie zapominajcie, że gościmy księcia Bulbę na królewskim dworze. Po czym wszyscy śpiesznie zaczęli się gotować do śniadania. Wkrótce dzwon zamkowy wybił godzinę dziewiątą i król, królowa i Angelika zasiedli do stołu. Próżno jednak czekano na bulbę. Książę nie nadchodził. Samowar furczał i buchał kłębami pary. Rozkoszna woń rozchodziła się ze stosu świeżo upieczonych precelków i obwarzanków. Jaja zaczęły już twardnieć. Oprócz jaj stał na stole słoik konfitur malinowych, kawa i wspaniały kapłon na zimno. Wreszcie ukazał się kucharz rondelino z dymiącą wazą, pełną parówek, z chrzanem. Ach, jakaż woń subtelna rozeszła się dokoła. Król mlasnął językiem z niecierpliwości. Gdzież znowu ten bulbo? August, gdzie jest jego książęca wysokość? Zwrócił się do kamerdynera. Na to August, zginając się raz po raz w kornych pokłonach, odpowiedział, że kiedy zaniósł jego wysokości wodę do golenia i szaty do przywdziania, jego wysokość raczył miłościwie być jeszcze w łóżku. A teraz zapewne jego wysokość wyszedł się przejść Co? Wyszedł się przejść? Na czczo? Na ten psi czas? To niemożliwe! Wykrzyknął król, wbijając widelec w kiełbaskę Proszę was, weźcie i wy po jednej Angeliko, jedną parkę, co? Księżniczka, która przepadała za kiełbaskami Wyciągnęła talerz, gdy w tej chwili weszli do sali minister Mrukiozo i kapitan Zerwiłebski. Dość było rzucić okiem na grobowy wyraz ich twarzy, żeby się domyślić, że przychodzą z jakąś niepokojącą wieścią. — Lękam się, proszę, waszej królewskiej mości! — zaczął mrukiozo, ale król machnął ku niemu ręką. — Nie przed śniadaniem! Nie przed śniadaniem, mrukioziu! Żadnych spraw przed śniadaniem nie załatwiam. Przysuń mi z łaski swojej cukier, droga pani Walorozo! — Najjaśniejszy panie, lękam się, że po śniadaniu będzie za późno — wykrzyknął minister. — Jego... jego mają ściąć punktualnie o pół do dziesiątej. — Niechże Asan nie gada o ścinaniu. Asan jest źle wychowany. Asan mi odbiera apetyt — zawołała porywcza księżniczka. — August, podaj mu sztardę. Powiedzcież mi jednak, kogo to mają wyekspediować na tamten świat? Najjaśniejszy panie, wszakże tu idzie o życie księcia, szepnął królowi na ucho mrukiozo. Po śniadaniu! Powiedziałem już raz Asanowi, żeby mi w czasie śniadania nie zawracał głowy swoimi bzdurami. Odparł monarcha i w dowód najwyższej niełaski odwrócił się od mrukiozy plecami. Niech wasza królewska mość uwzględni, że Paflagonii grozi wojna, bo jego ojciec, król Padella... Król Padella? wykrzyknął król. Plecież koszałki opałki, mój kochany. Król Padella nie był nigdy ojcem lulejki. Ojcem jego był brat mój, nieboszczyk Seriozo. Ależ tu idzie o księcia Bulbę, nie o księcia lulejkę, zawołał minister. Wasza królewska mość rozkazał mi uwięzić i powieść na stracenie księcia, więc zakułem w kajdanki tego obmierzłego Bulbę, wtrącił kapitan. Nie mogło mi się w głowie pomieścić, żeby wasza królewska mość Skazywał na śmierć krew z krwi swojej i kość z swojej kości Kapitan nie skończył, bo król cisnął mu w łeb półmiskiem dymiących parówek Księżniczka krzyknęła Ach, ach, ach I padła zemdlona na ziemię Gdzie imbryk? Krzyknął król i chlusnął na księżniczkę ukropem Angelika w mig porwała się na nogi a król tymczasem wyjął z kieszeni zegarek i porównał go najpierw z zegarem ściennym w jadalni, potem z zegarem na wieży zamkowej. Zegary wykazywały pewną różnicę. Cała rzecz w tym, mruknął król, nakręciwszy zegarek swój starannie, że nie wiadomo, czy mój się śpieszy, czy spóźnia. Bo jeżeli się spóźnia, no to wszystko przepadło. Możemy spokojnie dokończyć śniadania. Jeśli się śpieszy, od biedy dałoby się może jeszcze ocalić księcia. Co za głupie nieporozumienie. Na honor miałbym wielką ochotę i ciebie kazać powiesić, kapitanie Zerwiłebski. Spełniłem tylko swój obowiązek. Żołnierz trzyma się ściśle litery rozkazu. Zerwiłebski nie sądził nigdy, że przyjdzie mu doczekać chwili, w której jego królewska mość nagrodzi jego wierną czterdziestosiedmioletnią służbę skazywaniem go na karę, której podlegają zbrodniarze. — A żeby was! — wrzasnęła nagle księżniczka. — Podczas gdy wy tu mówicie głupstwa, mego bulbę tam może już wieszają. — Dali bóg ta dziewczyna ma zawsze słuszność! — odrzekł król i znowu spojrzał na zegarek. — Strach, jaki dziś jestem roztargniony. — Hm, właśnie zaczynają bić w bęben — Cóż to jednak za głupia historia? Papciu, mój najdroższy, papciu, napisz prędko akt ułaskawienia, a ja z nim pobiegnę na plac egzekucji, krzyknęła Angelika i, nie czekając odpowiedzi monarchy, pobiegła po papier, atrament i pióro, które położyła przed ojcem. Dobra sobie. A moje okulary, zawołał monarcha. Idź duszko do mego pokoju. Pod poduszką leżą kluczyki. Przynieś mi je tutaj. Do diaska! Te dziewczęta są w gorącej wodzie kąpane! Angeliki nie było już w pokoju. Bez tchu wpadła do sypialni króla, schwyciła pęk kluczy i powróciła, zanim jego królewska mość zdążył przełknąć kęs bułki. Widzisz, serce, musisz raz jeszcze wrócić do mego gabinetu i przynieść schowany w bórku futerał z okularami. Gdybyś mi była dała dokończyć, a żeby ją! Już leci znowu jak opętana. Angeliko! Angeliko! Księżniczka wiedziała, że skoro jego królewska mość woła pełnym głosem, należy go usłuchać natychmiast. Zawróciła więc znowu z pierwszego piętra. Moje dziecko, zwrócił się do niej król dobrotliwie. Tyle razy cię już uczyłem, żebyś wychodząc zamykała zawsze drzwi za sobą. O, tak, tak, to mi się podoba. No, idź już, idź! Nareszcie przyniosła królewna kluczyki i okulary. Król zastrugał sobie gęsie pióro i podpisał swoje imię pod aktem ułaskawienia. Księżniczka chwyciła papier i jak wicher wypadła na dwór. Ależ czego tak lecisz serce? Zostałabyś lepiej i skosztowała tych wybornych obwarzanków. Za późno już powiadam ci, że za późno, wołał za nią monarcha. Podajcie mi konfitury. Bum, bum. Nie mówiłem? Bije już pół do dziesiątej. Angelika tymczasem leciała jak strzała przez ulicę i plac targowy: przez most i z mostu na dół ku ulicy klasztornej aż do zamkowego placu. Przebiegła bez zatrzymywania się koło wielkich wystaw modniarskich, w których można się było przejrzeć od głowy do stóp. Biegła obok słupów z latarniami, przez wiele jeszcze ulic i wiele placów, aż wreszcie Wreszcie wpadła na plac egzekucji w chwili, gdy jej ukochany bulbo kładł okrągły swój łeb na pienik. Właśnie kat podniósł topór w górę, gdy gdy rozległ się przeraźliwy krzyk. — Ułaskawienie! Ułaskawienie! I Angelika, zziajana, z rozwianym włosem, ze zwinnością chłopca zapalającego latarnię, wdrapała się po stopniach szafotu i, nie zważając na to, co królewnie przystoi, rzuciła się w ramiona Bulby wołając O książę mój Bulbo najukochańszy panie mój i władco oto przybyła twoja Angelika by uratować cię i nie dopuścić by kwiat twego życia zwiądł przedwcześnie Och gdybyś był zginął słodki mój pączku różany twoja biedna Angelika byłaby również umarła by choć przez śmierć połączyć się z tobą na wieki Bulbo mój jedyny hmm. Dziwne to wszystko, bardzo dziwne, rzekł Bulbo z miną tak kwaśną i nieszczęśliwą, że zaniepokojona Angelika zaczęła go z czułością dopytywać o powód jego troski. Powiem ci prawdę, Angeliko, odparł Bulbo. Odkąd przyjechałem do Paflagonii, słyszę jeno wrzaski, kłótnie, wymyślania. Obrzydły mi już te bójki, pojedynki i egzekucje. Ja jestem spokojny człowiek. I wolę dziś jeszcze wrócić do Krym Tatarii. Ależ nie odjedziesz przecież beze mnie, bez twojej narzeczonej. Angelika podąży za tobą, chociażby na kraj świata, bo gdzie ty, książę, tam świat mój, tam życie moje, tam moja Krym Tataria. O mój panie, mój bohaterze, mój Bulbciu. Ha, no, jak widzę, nie ma rady. Musimy się pobrać, mruknął Bulbo skrobiąc się frasobliwie w głowę. Szanowni obywatele, skoroście już łaskawie przybyli, żeby mi tu zaśpiewać rekwiem, zaśpiewajcie mi teraz pieśń weselną. Co ma się stać? Niech się lepiej zaraz stanie, bo ja lubię ciszę i spokój, a nadto jestem diablo głodny. Przez cały czas przygotowań do egzekucji, Bulbo trzymał w zębach róże. Była to róża zaczarowana, ofiarowana niegdyś jego matce przez czarną wróżkę. Królowa Krym Tatarii oddała ten kwiat pierworodnemu synowi, nakazując mu, by z różą nigdy się nie rozstawał. Ufając zapewnieniom matki, że kwiat ten ustrzeże go od wszelkich złych przygód, Bulbo trzymał go w zębach nawet w momencie, w którym już biedną swoją głowę kładł na pieniek i nie tracił nadziei, że róża ta go ocali. Ale po przybyciu Angeliki przestał myśleć o róży, która też w czasie jego rozmowy z księżniczką wypadła mu z ust i leżała teraz u jego nóg. W przystępie egzaltacji królewna przyklękła, podniosła różę i przypiąwszy ją do swego stanika, zawołała. O różo luba, która kwitłaś na sercu najdroższego mego bulby, będziesz odtąd spoczywała na mej piersi. Nigdy, przenigdy nosić cię nie przestanę. Po tak płomiennym oświadczeniu bulbie nie wypadało zażądać zwrotu róży. Podał więc ramię Angelice i razem poszli do pałacu na śniadanie. I rzecz dziwna. Angelika z każdą minutą wydawała się bulbie piękniejsza, milsza, a zanim doszli do pałacu, był w niej tak rozkochany, że z najwyższą niecierpliwością oczekiwał chwili zaślubin. Wręcz przeciwnie działo się z Angeliką. Próżno Bulbo rzucał się do jej stóp, pocałunkami okrywał jej ręce, szlochał z zachwytu i błagał o jedno życzliwe spojrzenie. Księżniczka zaczęła najpierw grymasić, napomykać o odłożeniu ślubu, a potem powiedziała wręcz, że nie pojmuje, dlaczego książę tak się jej pierwej podobał, bo przecież widzi teraz najwyraźniej, że książę nie jest wcale piękny. O nie, wręcz przeciwnie. I nie jest mądry, o nie, raczej bardzo głu i daleko gorzej wychowany od lulejki, który ma maniery wykwintne, podczas gdy bulbo jest, prawdę mówiąc, bardzo ordyn. Nie dowiemy się nigdy, co księżniczka chciała powiedzieć, bo król walorozo walnął pięścią w stół i huknął na całą salę. — Do licha. Dość tych babskich fochów i grymasów! August! Zawołaj tu arcybiskupa, niech przyniesie stółę i natychmiast da ślub księciu i księżniczce. Jak wiemy, nikt w Paflagonii nie śmiał się sprzeciwiać woli monarchy, więc nie upłynęło dziesięć minut, a już Bulbo i Angelika byli mężem i żoną. Przyszłość okaże, czy związek ten da im szczęście, którego ja im życzę z całego serca. Rozdział dwunasty Ruzia idzie w świat Tymczasem mała służąca Ruzia, wygnana samotnie z Pałacu Królewskiego, przeszła wielką bramę miejską i most zwodzony i wydostała się na szeroki gościniec, wiodący do Krym Tatarii. Szła już dość długo, zapadając się po kolana w śniegu, gdy nagle w pełnym galopie przemknęły tuż koło niej sanie pocztowe, Napełniając powietrze hałaśliwymi dźwiękami dzwonków. Ach, jakże ciepło i wygodnie musi być w tych saniach, pomyślała biedna Rózia. Jakżebym chętnie przejechała się nimi. Ale pocztylion zagrał na trąbce pocztowej, woźnica strzelił z bata i pojazd zniknął z oczu biednego dziewczęcia. Rózia nie domyślała się wcale, że w saniach tych jedzie książę lulejka który, dowiedziawszy się o wygnaniu swej ukochanej, skorzystał z ogólnego zamieszania wywołanego skazaniem na śmierć bulby i wymknął się, śpiesząc na poszukiwanie biednej wygnanki. Żadne z nich nie przeczuło, że przez jedno mgnienie oka byli tak blisko siebie, a przecież myśleli o sobie nieustannie. Później trochę nadjechały wracające z jarmarku proste chłopskie sanie. Woźnica był dobrym, szczerym chłopakiem. Kiedy więc ujrzał cudnie piękne dziewczątko, wlokące się z trudem gościńcem, ulitował się nad nim i zapytał Rózie, czy nie pozwoliłaby się podwieść, skoro w tę samą stronę, co i on zmierza. Ojciec jego jest drwalem w pobliskim lesie i bardzo chętnie przyjmie ją pod swoją strzechę, jeżeli zechce odpocząć i ogrzać się przy ich ognisku. Jak wiemy, Ruzia szła bez żadnego celu, bo nie miała nikogo na świecie, więc najchętniej zgodziła się na propozycję młodego wieśniaka. Woźnica otulił jej bosę nóżki derką, poczęstował ją kawałkiem chleba ze słoniną i zabawiał przez drogę, jak mógł. Ale Ruzia drżała z zimna i pozostała smutna. Długo, Długo tak jechali, aż późnym wieczorem przybyli do czarnego boru, gdzie strzeliste, posępne sosny gieły ku ziemi gałęzie pod ciężarem grubej warstwy śniegu. Nareszcie w oddali mignęło blade światełko świecące za szybką nędznej chałupki drwala. Woźnica zatrzymał sanie i wprowadził zziębniętą rózie do miłej, ciepłej izdebki, w której dokoła okrągłego stołu zasiadła właśnie do wieczerzy cała jego rodzina ruzia ujrzała starego pochylonego drwala i mnóstwo dzieci które na widok wchodzącego brata porzuciły dymiącą miskę klusek na mleku i z głośnym krzykiem radości rzuciły się ku niemu witając go i dopytując o gościńce które im przyrzekł przywieźć z jarmarku jasiek takie było imię woźnicy, wyjął zaraz kupione dla nich obrazki i obwarzanki, a dzieci skakały i klaskały w ręce z uciechy. Gdy zaś ujrzały śliczną, nieznajomą dziewczynę, podbiegły do niej, pociągnęły do ogniska, posadziły na wygodnym krześle, rozcierały rękami przemarznięte ręce i nóżki ruzi i podały jej kubek gorącego mleka wraz z kromką razowego chleba. Zobacz, zobacz, tatku! Wołały do starego Drwala. Zobacz, jakie ta biedna śliczna dziewczynko ma małe nóżki, takie białe jak to mleko w misce. I popatrz, jaki ma płaszczyk podarty, zupełnie podobny do tego kawałka aksamitu schowanego w szafie, który odebrałeś młodym lewkom, pamiętasz, na tym polowaniu, na którym król Padella je zabił. O, o, patrz, tatku! I jeszcze wisi na jej szyi malutki trzewiczek. Takuteńki, jak ten schowany w szafie, ten malutki aksamitny, który znalazłeś w lesie i pokazujesz nam tak często. Co wy tam pleciecie? O jakimś płaszczyku i trzewiczku? Zapytał drwal. Na to Ruzia odpowiedziała mu, że kiedy była malutkim dzieckiem, znaleziono ją w strzępach tego płaszczyka, który okrywa jej ramiona obutą w jeden aksamitny trzewiczek. Ale ludzie, którzy się nią zaopiekowali, Teraz przestali ją lubić, choć Ruzi się zdaje, że nic im złego nie wyrządziła. I wygnali ją w świat, a że jest sierotą, więc tuła się teraz, nie wiedząc, dokąd się udać. Ale czasem wydaje się Ruzi, tylko nie wie, czy to kiedyś było naprawdę, czy też jej się tylko tak śniło, że dawniej, dawniej mieszkała w jakimś przepysznym pałacu, jeszcze piękniejszym od pałacu królewskiego w stolicy. A potem, w jaskini ciemnej, w której stara lwica karmiła ją mlekiem swoim, a śliczne młode lewki bawiły się z nią jak pieski. Tylko to musiało być bardzo, bardzo dawno, a może się to tylko ruziśniło. Drwal słuchał tej opowieści z oznakami takiego wzruszenia, że żona i dzieci patrzyły na niego zdziwione. Nareszcie porwał się z ławy, rzucił się ku skrzyni stojącej w kącie. Wyjął z niej starą pończochę, a stamtąd talara z wizerunkiem nieboszczyka króla Kalafiore i z wielkim zdumieniem stwierdził, że młoda panienka podobna jest do króla, jak jedna kropla wody do drugiej. Potem przyniósł kawałek spłowiałego aksamitu i malutki trzewiczek i porównał je z resztkami płaszczyka i trzewiczkiem zawieszonym na szyi ruzi. Na obu trzewiczkach widniał ten sam napis – Kopytino, dostawca dworu. Na jednej połowie płaszczyka były wypisane słowa król róż, na drugiej ewna Iczka nro 246. Skoro złączono oba kawałki tkaniny, utworzył się napis całkowity: królewna różyczka, nro 246. Przeczytawszy te słowa, stary Drwal padł na kolana i zawołał. O pani moja jasna, księżniczko moja najłaskawsza, prawowita królowo Krym Tatarii. Oto pozdrawiam cię na progu ojczyzny twojej i hołd ci składam w imieniu wiernych twych poddanych. Po czym na dowód wierności i czci najwyższej, padł plackiem przed księżniczką, Bosą jej stopkę położył na swojej głowie i po stuknął dużym swym nosem o podłogę. Widząc to królewna, która, jak wiecie, będąc służącą we merze księżniczki Angeliki, pokryjomu studiowała historię i obyczaje wszystkich narodów i dworów, rzekła, mój zacny drwalu, poznaję z wykwintnych manier waszmości, że byłeś kiedyś dworzaninem mego królewskiego rodzica. A na to odparł drwal. Tak jest, miłościwa pani. Jestem baronem Szparagino i na dworze nieboszczyka króla Kalafiore piastowałem urząd pierwszego ochmistrza dworu. Ale nikczemny tyran Padella, przywłaszczywszy sobie przed piętnastu laty tron królewski, pozbawił mnie służby i chleba. Od tego czasu zarabiam na życie swoje i dzieci rąbaniem drzewa. Waszmość byłeś wielkim ochmistrzem dworu i nadinspektorem wykałaczek i tabaki królewskiej. Jak przez mgłę przypominam sobie waćpana. Otóż, na pamiątkę dnia dzisiejszego i gościnnego przyjęcia, jakiego doznałam pod strzechą waćpana, baronie Sparagino, nadaję ci tytuł kawalera orderu brylantowej dyni drugiej klasy. Pierwsza przypadała w udziale tylko książętom krwi. To powiedziawszy, królewna powstała z zydla z nieopisanym wdziękiem i majestatem, a nie mając pod ręką miecza, podniosła do góry łyżkę cynową, którą właśnie kończyła jeść kluski z mlekiem, i po trzykroć uderzyła nią w łysinę pochylonego kornie u jej stóp drwala. Poczciwiec płakał ze wzruszenia tak mocno, że łzy jego utworzyły na podłodze sporą kałużę a dzieci jego ułożyły się do snu na tapczanie z radosnym przeświadczeniem, że nie są wczorajszymi Bartkiem, Kasią, Kacprem i Magdusią, ale baronami i baronównymi, potomkami wielkiego rodu baronów de monte Marinato Sparagino, kawalerami orderu brylantowej dyni. Teraz dopiero się okazało, jak zdumiewające postępy uczyniła królewna w naukach pobieranych ukradkiem na Paflagońskim dworze. Znając na wylot dzieje wszystkich przedniejszych rodów swego państwa, mówiła teraz różyczka do barona Sparagino. Nie wątpię, że ród Pomidorionich pozostał wierny naszemu domowi, ale rody Buraczellich zwróciły się zapewne ku nowo wschodzącemu słońcu, za to rody Kalarepich i Kapustianich. Tak miłe sercu nieboszczyka króla kalafiore, mego nieodżałowanego rodzica, zapewne stanął po stronie prawej dziedziczki korony krym tatarskiej. Na to zapewnił ją stary baron, że cały naród ożywiony jest pragnieniem zrzucenia stronu niegodziwego Padelli i powita ją z uniesieniem. I choć było już bardzo późno, nakazał dzieciom swoim, które znały las doskonale, żeby ubrały się natychmiast i pobiegły do okolicznych zagród, by zwołać mieszkańców ich na naradę. Kiedy najstarszy syn jego, Jasiek, wszedł po napojeniu i oczyszczeniu koni do izby, zamiast oczekiwanej wieczerzy otrzymał wiadomość, że dziewczątko, które do sań swoich zaprosił, jest królewną Krym Tatarską, a on sam kawalerem orderu brylantowej dyni. Dano mu także do zrozumienia, że powinien natychmiast wdziać z powrotem buty, dosiąść szkapy i rozgłosić radosną wieść o cudownym ocaleniu i powrocie królewny Różyczki. Młody woźnica, czyli Baron Szparagino, zwalił się za przykładem ojca do nóg Różyczki, podobnie jak ojciec stopkę jej oparł na swojej głowie i jak ojciec po nosem pukał w podłogę. I jego łzy polały się obficie. Bo trzeba wam wiedzieć, że zakochany już był w królewnie po uszy, jak zresztą każdy, kto choć minutę przebywał w jej towarzystwie. Nawet mały Bartek i Kacperek skakali sobie do oczu z zazdrości o królewne i sporo już nabili sobie sińców i guzów. Na wiadomość o powrocie różyczki, szlachta krym tatarska pośpieszyła do chaty barona Szparagino. Byli to przeważnie sami starcy i jej królewska mość nie mogłaby nigdy przypuszczać, że na jej widok wszyscy ku niej zapłoną miłością. Chodziła między nimi, nie zdając sobie sprawy, jakie spustoszenie czynią jej wdzięki. Lecz pewien stary, niewidomy markiz przestrzegł ją przed fatalnym wpływem jej urody. Zdziwiona i zmieszana tym odkryciem, królewna nie pokazywała się odtąd inaczej jak z twarzą zakrytą, gęstą zasłoną. Pod eskortą oddanych sobie rycerzy wędrowała z zamku do zamku, szukając przyjaciół. Stronnicy jej zwołali wiele poufnych zgromadzeń i publicznych wieców i wydali mnóstwo odezw i proklamacji. Na wiecach tych i zgromadzeniach rozdzielili między siebie wszystkie najlepsze urzędy państwowe i ogłosili dużo wyroków śmierci na przeciwników swej partii. Wszystko to miało wejść w życie po objęciu rządów przez młodą królową. Ostatecznie, po roku takich przygotowań, mieli ruszyć w pole. Ale, jak wiemy, wojsko to składało się po większej części z weteranów i z niedołężniałych staruszków. To też gdy, dzierżąc w rękach, pozwlekane ze strychów sztandary, obrońcy królewscy przeciągali gościńcem i potrząsając zardzewiałymi mieczami, krzyczeli Śmierć najeźdźcy jeźdźcy niech żyje królewna różyczka, lud spoglądał na nich z politowaniem. Gdyby różyczka raz jeden była, ukazała się ludowi, Piękność i dobroć rozlane na jej słodkiej twarzyczce oczarowałyby zapewne i porwały wszystkich. Ale w obawie wywołania rozruchów królewna osłaniała uroczą swą twarzyczkę gęstym welonem. Lud zaś pamiętał dobrze, że nieboszczyk król Kalafiore uciskał poddanych podatkami tak jak król Padella. Nie miał więc powodu do nadstawiania karku dla przywrócenia w Krym Tatarii dawniejszej dynastii. Rozdział XIII. Królewna przybywa do zamku Brodacza Pancernego. Jak już wiemy, królewna Różyczka nie mogła nic ofiarować swoim rycerzom i giermkom prócz orderu Brylantowej Dyni i tytułów markizów i baronów. Odznaczenia te pochlebiały im jednak bardzo. Tęsknili bowiem za dawnymi stanowiskami dworzan królewskich a chcąc się podnieść we własnych oczach, wykleili królewnie koronę ze złotego papieru i z taniego welwetu kazali jej uszyć płaszcz i suknię. Od świtu do nocy kłócili się o przyszłe zaszczyty i dostojeństwa, a kłócili się tak głośno i brzydko, że nim miesiąc upłynął, biednej królewnie było bardzo przykro panować nad nimi. I kto wie nawet, czy w duszy nie żałowała dawnego choć tak podrzędnego stanowiska służącej z fraucymeru księżniczki paflagońskiej. Ale że każdy powinien spełniać swoje obowiązki na stanowisku, które zajmuje, więc i królewna z pokorą poddawała się swemu losowi, usiłując godnie nosić papierową koronę. Armia wiernych, tak bowiem szumnie nazywało się Wojsko Różyczki, przeciągała gościńcami Krym Tatarii, zatrzymywana nigdzie przez pułki króla Padelli, które niedawno wyruszyły pod jego wodzą na daleką wyprawę wojenną. Armia wiernych składała się z samych oficerów, a zaledwie kilkunastu żołnierzy. Prawie wszyscy jej przedstawiciele cierpieli na podagrę i reumatyzm. Trzeba było więc co kilka wiorst wypoczywać po oberżach i domach zajezdnych, gdzie przy kufelku rozpoczynali przyszli dygnitarze i magnaci, Nowe zwady i kłótnie. Nareszcie dnia jednego przybyli do posiadłości należącej do potężnego hrabiego, brodacza pancernego, który wprawdzie dotychczas nie oświadczył chęci przyłączenia się do armii wiernych, ale mógł się dać nakłonić do zawarcia z nią sojuszu wobec jawnej nienawiści, jaką żywił dla króla Padelli. Ogólnie było wiadomo, że brodacz pancerny utopiłby Padelle w łyżce wody. Kiedy armia wiernych podeszła do żelaznych wrót, broniących wstępu na dwór brodacza pancernego, pan zamku kazał powiedzieć przez swego lokaja, że wkrótce przybędzie złożyć jej królewskiej wysokości swoje uszanowanie. Był to rycerz bardzo gwałtownego temperamentu, a tak niepospolitej siły, że hełm jego stalowy z trudem unieść mogło dwóch tęgich murzynów, postępujących trzy kroki za nim. Ujrzawszy królewne różyczkę, brodacz pancerny rzucił się z takim impetem na kolana, aż ziemia jękła pod nim i rzekł – Dostojna pani i władczyni, godzi się przedstawicielowi najpierwszego w Krym Tatarii rodu oddać cześć głowie ukoronowanej. Uznając bowiem waszą dostojność, tym samym składam hołd waszemu szlachectwu. Śmiały rycerz, zwany brodaczem pancernym, Zgina kolano przed tobą Jako najpierwszą z arystokracji Krym Tatarskiej Hrabia jest nadto łaskaw Odparła uprzejmie różyczka Drżąc z przestrachu pod spojrzeniem ponurego rycerza Którego oczy błyskały straszliwie Z głębi zarosłej czarnymi kudłami twarzy Najpotężniejszy z potężnych tego państwa Ciągnął dalej rycerz Pozdrawia cię, miłościwa pani! Pozdrawia cię jako osobę sobie równą urodzeniem i stanowiskiem. Dostojna pani, oto jestem gotów oddać dłoń moją i miecz mój za słuszność twej sprawy. Pochowałem już trzy żony. Ostatnią złożyłem przed rokiem w grobowcach mego zamczyska. Serce moje tęskni za nową towarzyszką życia. Przyrzeknij, że zostaniesz moją żoną. Ja zaś jako podarunek ślubny ofiaruję ci łeb króla Padelli, nos i oczy syna jego Bulby, a w dodatku prawą rękę i uszy zdradzieckiego władcy Paflagonii, którego kraj podbije i przyłączę do twego, to jest do naszego państwa. O, szepnij tak, bo straszne będą następstwa twojej odmowy. Będę palił, Pustoszył, rabował, zadawał najsroższe tortury. Cały kraj pogrąże w ogniu i krwi i zadrży Krym Tataria pod pięścią brodacza pancernego. O królowo, widzę, że czułe słowa moje zdołały obudzić w sercu twym przychylność. Widzę w oczach twych promyk nadziei, który radością przepełnia serce moje. Wybacz, hrabio, odrzekła Różyczka. Wysuwając drobną dłoń ze straszliwych łap brodacza pancernego, Jestem mości niezmiernie zobowiązana za ofiarowane mi usługi, ale uczuciom jego odpowiedzieć nie mogę, gdyż od lat wielu czuję serdeczną skłonność ku księciu paflagońskiemu Lulejce i tylko jego małżonką zostać mogę. Któż zdoła wyrazić wściekłość brodacza pancernego? Porwał się na równe nogi, zgrzytnął zębami z taką siłą, że iskry posypały się z jego ust wraz z iskrami posypały się słowa jak grzmoty, a tak gwałtowne i obelżywe, że pióro moje wzdraga się je powtórzyć. — Do pioruna! Do stu bomb i kartaczy! Krwi! Krwi, w której bym obmył hańbę tej godziny! Cały świat utopie w morzu krwi! Ha, ha, dumna królewno! Jeszcze się ugniesz przed straszliwą zemstą brodacza pancernego! Po tych strasznych słowach, jednym kopnięciem swej potężnej stopy, Wyrzucił biednych Murzynów na kilkanaście metrów w górę i rycząc jak tur raniony, wybiegł. Czarna jego broda miotała się przed nim jak złowroga chmura niosąca w sobie śmierć i przerażenie. Słysząc okropne słowa obrażonego hrabiego i widząc jak butem wali niczym w piłkę nożną w grzbiety Bogu ducha winnych Murzynów, armia wiernych, omal na miejscu nie zginęła z przerażenia. Obawy jej nie były bezpodstawne, bo ledwie zgrzybiali rycerze opuścili posterunek przy żelaznej bramie i uszli może ćwierć mili, już na gościńcu ukazał się zbójecki wojownik na czele bandy drabów, równie strasznych jak ich dowódca. Banda ta rzuciła się z rykiem na stronników różyczki i zaczęła ich kłuć, tratować, rąbać, wiązać i kneblować. Nie minął kwadrans, a cała armia wiernych była już w puch rozbita i zniesiona doszczętnie. Królewne pojmano żywcem. Straszliwy brodacz nie chciał nawet spojrzeć na nią, wrzasnął tylko do swoich siepaczy: Hej, dawać tu wóz drabiniasty, związać tę dziewkę i odwieść ją w podarunku Jego Królewskiej Mości Padelli I! Do cennego swego daru usłużny i przebiegły wasal dołączył list, w którym zapewniał Padelle, że codziennie wznosi korne modły do tronu najwyższego, by zachował w najlepszym zdrowiu króla i jego rodzinę. Przy końcu listu nadmienił, że przybędzie wkrótce na dwór królewski, by złożyć hołd swemu królowi i panu i zapewniał go o dozgonnej swej wierności. Ale Padella... Był nadto chytrym wróblem, żeby dać się wziąć na plewy brodacza pancernego. Nie uwierzył też ani jednemu słowu z tego listu. A jak przyjął swego wasala, o tym dowiecie się wkrótce. Tymczasem mogę was zapewnić, że trafiła kosa na kamień. Biedną różyczkę związano i rzucono na wiązkę słomy. Ale nie myślcie, że słoma ta zmieniła się w listki róż i jaśminów, jak to nieraz bywa w bajkach. Ach nie, biedne dziewczątko wieziono na drabiniastym wozie przez wiele wsi i miast, aż dowieziono na dwór królewski, gdzie właśnie odbywał się triumfalny wjazd króla Padelli, który w pień wymordował prawie wszystkich swoich nieprzyjaciół. Najbogatszych tylko wlókł za swoim wozem tych miał zamiar poddać torturom, żeby wymusić na nich zeznania, gdzie ukrywają skarby swoje, które chciał sobie przywłaszczyć. Straszliwe krzyki i lamenty jeńców przebiły mury więzienne i doszły aż do celi, w której więziono biedną różyczkę. Była to okropna, wilgotna nora, pełna nietoperzy, szczurów, myszy, ropuch, ślimaków, węży, stonuk i wszelkiego robactwa. Na nieszczęście światło nie miało tu znikąd dostępu. Gdyby który z dozorców mógł ujrzeć śliczną twarzyczkę różyczki, byłby na pewno zakochał się w niej natychmiast jak rozkochał się w niej stary puchacz mieszkający na wieży sąsiedniej i kot małżonki więziennego dozorcy. Koty, jak wiecie, widzą w nocy, więc i ten kot, raz jeden rzuciwszy zielonym okiem na uwięzioną królewnę, za nic nie chciał powrócić do swojej pani, tylko miałczał nieustannie pod drzwiami różyczki. Ropuchy całowały jej bose nóżki, węże owijały się pieszczotliwie dookoła jej rąk i szyi i nigdy, nigdy najmniejszej nie wyrządziły jej krzywdy. Bo też dziwnie czarująca była mała królewna w swym nieszczęściu. Długo, długo trzymano ją w tym więzieniu, aż dnia pewnego... Klucz zgrzytnął w zamku i na progu lochu ukazał się król Padella. Ale nie mogę wam tego powiedzieć, o czym mówił z królewną, bo musimy znowu powrócić do królewicza Lulejki. Rozdział czternasty. Przygody księcia Lulejki. Na samą myśl o możliwości zaślubienia strasznej Gburki i furii, Lulejkę ogarnął tak paniczny strach, że jak szalony wpadł do swej komnaty, rozkazał służbie spakować swój kufer podróżny i w okamgnieniu już siedział w dyliżansie, który właśnie miał odjeżdżać. Całe szczęście, że się tak pośpieszył i że nie stracił ani chwili przy pakowaniu, bo ledwie wyjaśniła się pomyłka kapitana Zerwiłębskiego, niczemny mrukijo wysłał kilku policjantów z rozkazem aresztowania księcia Lulejki. I odprowadzenia go na plac egzekucji, gdzie miał być ścięty zamiast księcia Bulby, z uderzeniem godziny dwunastej w południe. Ale o tej porze sanie pocztowe, uwożące księcia Lulejkę, dojeżdżały już do granicy Paflagonii, a pościg wysłany za nim wrócił z wiadomością, że nikt nie wie, w którą stronę udał się młody książę. Między nami mówiąc, Lulejka miał zarówno między służbą, jak i między ludem, Wielu stronników, którzy chętnie pozbyliby się rządów z nienawidzonego Walorozy. Cały naród sarkał po cichu na tyranię tego zdrajcy i obżartucha. Coraz częściej napomykano, że wprawdzie król Seriozo miał swoje wady, nigdy jednak nie był tak okrutny jak Walorozo. Toteż sympatie wszystkich zwracały się ku młodemu następcy tronu. Lulejce, uchodzącemu teraz przed zemstą nikczemnego stryja. Na dworze królewskim od rana do nocy odbywały się huczne zabawy i pląsy. Ucztom, balom, polowaniom nie było końca. Król po swojemu święcił zaślubiny Angeliki z księciem Bulbą. Wiadomość o ucieczce Lulejki przyjął ze szczerym zadowoleniem, gdyż bądź co bądź, Lulejka był jedynym synem jego brata. Więc nawet rad był w duszy, że ominęła go hańbiąca kara śmierci. Mróz był tego dnia bardzo silny. Śnieg skrzypiał pod stopami i lulejka, który odbywał podróż pod skromnym nazwiskiem pana Incognito, ucieszył się otrzymawszy wygodne miejsce między jakimś dobrodusznym jego mościem, a innym opasłym panem. Zaraz na pierwszej stacji za Blombodyngą gdzie poczta zatrzymała się dla zmiany koni, zjawiła się jakaś kobiecina o bardzo niepozornym wyglądzie, z torebką przewieszoną przez ramię i zapytała o miejsce. Wszystkie miejsca wewnątrz dyliżansu były już zajęte i pocztylion odpowiedział nieznajomej, że jeśli chce jechać zaraz, musi się zadowolić siedzeniem na budzie dyliżansu. Opasły jegomość, siedzący po prawej stronie lulejki, Widocznie jakiś gburnie okrzesany, wysunął głowę przez okno i zawołał — Winszuje, winszuję paniusi przyjemnej podróży pod gołym niebem! I roześmiał się głośno. Lulejka żachnął się na ten koncept, bo żal mu było biednej kobiety, wyglądającej bardzo mizernie i raz po raz zanoszącej się od kaszlu. — Ustąpię jej swego miejsca — pomyślał poczciwy książę. Tak zimno dzisiaj, że mogłaby się nabawić jeszcze cięższej choroby. W tej chwili odezwał się znowu opasły sąsiad Lulejki. Mogłoby to Backo siedzieć gdzie na piecu w izbie, a nie pchać się między porządnych ludzi. Tego Lulejce było już za wiele. Krew w nim zagrała. I zanim opasły jegomość zrozumiał, co się dzieje, już posypał się na niego grat policzków i kułaków, którymi Lulejka nauczył go od razu, że mężczyzna nie powinien nigdy ubliżać kobiecie. Tym bardziej, jeżeli ta jest uboga i podróżuje sama. Udzieliwszy takiej nauczki niegrzecznemu jegomościowi, Lulejka poprosił nieznajomą, żeby zajęła jego miejsce. Sam zaś wdrapał się na dach dyliżansu. I zaszył aż po uszy w słomie, usiłując się schronić przed dojmującym zimnem. Niegrzeczny jegomość wyniósł się jak niepyszny z dyliżansu na jednej z następnych stacji, a wtedy lulejka usiadł obok nieznajomej i zabawiał ją rozmową przez całą drogę, dziwiąc się jej niepospolitemu rozumowi i rozległej wiedzy. Ponieważ nigdzie więcej nie zatrzymywano się na dłuższy popas, towarzyszka podróży. Raz po raz otwierała torebkę i częstowała go jakimś przysmakiem. Nikt by nie uwierzył, że tak mała torebka może zawierać aż tyle różności. Była to jakby studnia, z której czerpie się ciągle, a wody nie ubywa. Ledwie Lulejka poczuł pragnienie, nieznajoma jakby odgadując jego życzenie, wyjęła z torebki flaszkę wina i srebrny kubek. Ledwie mu się jeść zachciało. Już z torebki wysunął się kapłon pieczony, chleb, sól, kilkanaście plastrów szynki i spory kawałek słodkiego, pachnącego ciasta z rodzynkami. Na deser wyjechały z torebki owoce i kieliszek likieru. Naturalnie mówiło się o tym i owym, jak zwykle w podróży. Nieznajoma zdumiewała Lulejkę coraz więcej. Po prostu nigdy jeszcze nie zdarzyło mu się spotkać osoby tak wszechstronnie wykształconej. Nieuctwo jego tym jaskrawiej występowało w porównaniu z jej rozumem i wiedzą. Biedny lulejka zamilkł w końcu ze wstydu i czerwienił się po uszy, żałując w duchu lat spędzonych na próżnowaniu. Nieznajoma widocznie odgadła przyczynę jego smutku, bo odezwała się nagle: Mój kochany lul! Panie inkognito, jesteś jeszcze tak młody, że możesz zdobyć wszystko, czegoś nie umiał zdobyć do tej pory. Ale kto jak kto? Ale Ty właśnie powinieneś umieć wiele, bo może nadejść dzień, w którym dom potrzebować będzie młodego, rozumnego gospodarza. dokroćset krzyknął lulejka. Czyżbyś waćpani, wiedziała, kim jestem? Długo żyję już na świecie, moje dziecko. Więc widziałam wielu ludzi i wiele wypadków, odpowiedziała nieznajoma. U jednych bywałam na chrzcinach, inni drzwi przede mną zamykali. Widziałam ludzi, których zbytek szczęścia znieprawił i spodlił, i innych, których dusze zahartowały się w bólu i cierpieniu, jak stal hartuje się w ogniu. Wać panu! Radziłabym z serca, żebyś, zajechawszy do najbliższego miasta, w którym wóz pocztowy zatrzyma się tej nocy na popas, pozostał w nim i zabrał się tęgo do pracy. Chciałabym także, byś wać Pan w życzliwej pamięci zachował starą przyjaciółkę, która nie zapomni przysługi, jaką jej oddałeś. Kto jest moją starą przyjaciółką? Zapytał. Jeżeli będziesz potrzebował czegokolwiek, mówiła dalej nieznajoma. Zajrzyj do tej torebki, którą ci daję w upominku, i wspomnij wtedy życzliwie. Kogo? Czarną wróżkę, odrzekła uroczyście nieznajoma i z szumem wyfrunęła przez okienko dyliżansu. Lulejka zapytał wtedy Woźnicę, czy nie wie, kim była pani, która z nimi odbywała podróż, ale Woźnica odpowiedział, że w dyliżansie nie było żadnej pani. Tylko staruszka z torebką, która wysiadła już na poprzedniej stacji. Lulejka zaczynał przypuszczać, że uległ jakiemuś sennemu przywidzeniu, gdy wtem wzrok jego padł na leżącą na jego kolanach torebkę nieznajomej. Wziął ją do ręki, potem, stosując się do rad czarnej wróżki, wysiadł z dyliżansu i poszedł do najbliższej gospody i poprosił o nocleg. Wskazano mu jakąś nędzną stancyjkę, gdzie lulejka zmęczony podróżą zasnął natychmiast jak kamień. Gdy się nazajutrz obudził, zapomniał, że nie jest już w królewskim pałacu i zaczął krzyczeć jak dawniej — Hej, Janie, Marcinie, Erneście, prędzej pantofle ranne, szlafrok, czekoladę! Ale nikt się na to wołanie nie zjawił, a ponieważ dzwonka nie było... Lulejce nie pozostało nic innego do zrobienia, jak ubrać się samemu i zejść po schodach na dół. Na jego wołanie wyszła wreszcie z sąsiedniej izby właścicielka gospody, która wyglądała mniej więcej tak jak każda gruba jejmość. Czego tak się drze i hałasuje? Zapytała niezbyt uprzejmie. Cóż to za hotel, moja pani? Zawołał Lulejka. Ani wody ciepłej, ani dzwonka. Nikt nie wziął nawet moich trzewików do oczyszczenia. Hi, hi, hi zaśmiała się gruba jejmość. Widzicie go! Panicza z Hunululu! Jakby to sobie nie mógł butów oczyścić! Jedną koszulę ma na grzbiecie, a pretensji więcej niż włosów na głowie. Jak żyje, nie widziałam takiej bezczelności! W tej chwili opuszczam tę karczmę! zawołał z gniewem Lulejka. A zabieraj się, wodź pan na cztery wiatry! Im prędzej, tym lepiej. Zapłać tylko swój rachunek i fora ze dwora. Mój hotel jest dla porządnych, solidnych gości, a nie dla gołych studentów, którym tylko fiu fiu w głowie. Wać pani hotel jest chyba dla niedźwiedzi, a nie dla ludzi, zawołał Lulejka. Każ wać pani wymalować swój portret na szyldzie, a szyję dam, że niczyja noga w tym hotelu nie postanie. Otyła jejmość wyniosła się z izby, a lulejka wrócił do swej izdebki. Pierwszym przedmiotem, na który padł jego wzrok, była torebka nieznajomej, która podskakiwała na stole znacząco, jakby chciała zwrócić na siebie jego uwagę. — Hm, przekąsiłbym coś z przyjemnością — pomyślał lulejka, który nic jeszcze nie miał w ustach. — Może się też w tej torebce znajdzie coś do jedzenia, bo pieniędzy mam tak mało, że po zapłaceniu rachunku tej wiedźmie... Nie miałbym nawet za co kupić bochenka chleba. Szybko otworzył torebkę, ale zamiast śniadania, zgadnijcie co w niej znalazł. Oto szczotkę do czyszczenia i pudełko pasty do bucików z napisem: Rozkoszy, szczęścia ten ma w brud, kto taką pastą czyści but. Lulejka roześmiał się serdecznie. Pociągnął buty czernidłem, oczyścił szczotką, po czym schował ją do torebki. Potem spakował rzeczy, a wtedy torebka znowu podskoczyła z lekka na stole. Widząc to, lulejka otworzył ją i wyjął. Jeden, dwa, obrusik i serwetę. Trzy, cukierniczkę napełnioną najlepszym cukrem w kostkach. Cztery, dwa widelce, dwie łyżki, dwa noże, szczypce do cukru, nożyk do masła, wszystko oznaczone literą L. Dwanaście, czternaście, Czajnik, filiżankę i spodek. Piętnaście. Dzbanuszek z doskonałą śmietanką. Szesnaście. Puszkę wyborowej herbaty. Siedemnaście. Ogromny imbryk z kipiącą wodą. Osiemnaście. Ładną ryneczkę z trzema jajami ugotowanymi na miękko. Dziewiętnaście. Dziesięć deka masła deserowego. Dwadzieścia oraz bochenek razowego chleba. Powiedzcie sami, czy nie dość tego było, jak na pierwsze śniadanie? Lulejka podjadł sobie należycie, po czym otarł usta i włożył wszystko do zaczarowanej torebki. Potem poszedł szukać kawalerskiego pokoju do wynajęcia. Zapomniałem wam powiedzieć, że miasto, w którym książę się zatrzymał, było dużym miastem uniwersyteckim i nazywało się Studentopolis. Wkrótce znalazł skromny pokoik na wprost uniwersytetu. Zapłacił więc rachunek niegrzecznej gospodyni i przeniósł swój kufer i swoją torbę podróżną do nowego mieszkania. A że nie zapomniał swej zaczarowanej torebki, tego możecie być pewni. Zaraz wziął się do rozpakowywania kufra. Ale jakież było jego zdumienie, gdy zamiast książęcych szat, które włożono weń dnia poprzedniego, znalazł w nim całe mnóstwo książek? Otworzył pierwszy tom i na karcie tytułowej odczytał następujący napis. Tym wiedza dla umysłu, czym suknia dla ciała. Pilnie bacz, by nauka w głowie pozostała. A gdy lulejka zajrzał do torebki, wydobył z niej zaraz mundur, płaszcz i czapkę studencką. Znalazł także gruby kajet, parę ołówków, tuzin piór sporą flaszkę atramentu i najlepszy podręcznik do nauki ortografii, który królewiczowi bardzo się przydał, bo jak wiemy, ortografia jego była bardzo nieszczególna. Lulejka zabrał się tak dzielnie do pracy, że przez cały rok nie stracił na próżnowaniu ani jednej minuty. Toteż profesorowie stawiali go za przykład wszystkim słuchaczom uniwersytetu. Co nie budziło jednak zazdrości u kolegów, Lulejki, gdyż szczery, poczciwy kolega incognito umiał sobie zjednać serca wszystkich. Przy końcu roku odbył się egzamin publiczny, na którym Lulejka odpowiadał tak znakomicie, że wydano mu następujące świadectwo: z ortografii celująco, z kaligrafii celująco, z historii. Celująco, z francuskiego celująco, z rachunków celująco, z łaciny celująco, obyczaje chwalebne, pilność wytrwała. Kiedy odczytano głośno to świadectwo, wszyscy koledzy lulejki huknęli z pełnej piersi. — Wiwat! Niech żyje kolega inkognito! — Dokroć Ten to ma głowę nie od parady! — Wiwat! Niech żyje! W górę go! Niech żyje! triumfie niesiono lulejkę na rękach, po czym cała banda studentów udała się do jego mieszkania, zanosząc tam wszystkie nagrody zdobyte przez lulejkę, a to prześlicznie oprawne książki, medale, wieńce laurowe i tym podobne. W kilka godzin później książę zabawiał się w kawiarni w towarzystwie dwóch najbliższych przyjaciół. Nie wiem czy wam opowiadałem. Że każdej soboty zaczarowana torebka dostarczała lulejce pieniędzy na zapłacenie rachunku tygodniowego za pokój i za wikt w pobliskiej jadłodajni oraz jednego dukata na przyjemności. Jest to tak pewne jak to, że cztery razy cztery daje piętnaście. Otóż, nagawędziwszy się z kolegami, lulejka wziął w rękę dziennik Studentopolitański. Bo trzeba wam wiedzieć, że książę umiał już teraz najdłuższy nawet wyraz przeczytać płynnie i napisać bez błędu, i zatopił się w lekturze następującej treści: Romantyczna historia. Śpieszymy się podzielić z czytelnikami naszego pisma nieprawdopodobną wiadomością, która wzburzyła umysły w sąsiadującym z nami państwie Krym Tatarii. Cofnąwszy się myślą wstecz, Przypominamy naszym czytelnikom, jakie okoliczności towarzyszyły wstąpieniu na tron najczcigodniejszego naszego sprzymierzeńca, jego królewskiej mości, Padelli I. Gdy po straszliwej bitwie pod pożar z gliszczami, w której zginął panujący wówczas w Krym Tatarii król Kalafiore, jego królewska mość Padella w triumfie wjechał na Zamek Królewski. Nie umiano mu powiedzieć, co się stało z jedynym dzieckiem króla Calafiore, kilkuletnią podówczas królewną różyczką. Przypuszczano, że dziecina opuszczona przez tchórzliwych dworaków dostała się do pobliskiego lasu, gdzie najprawdopodobniej zginęła poszarpana przez lwy, z których dwa król Padella zabił na polowaniu, a dwa schwytano żywcem... W ostatnich czasach i zamknięto w zwierzyńcu królewskim ku ogromnemu zadowoleniu okolicznych wieśniaków. Dzikie te bestie rozzuchwalały się coraz bardziej i setkami pożerały ludzi i bydło. Wielkoduszny król Padella ubolewał szczerze nad nieszczęsną przygodą, która dotknęła małą księżniczkę, gdyż w łaskawości swojej zamierzał zająć się jej losem. Zdawało się niepodobieństwem, by dziecina mogła była uniknąć śmierci, gdyż w paszczach młodych szczeniąt lwich, przeszytych dzidą bohaterskiego króla, znaleziono szczątki płaszczyka i maleńki trzewiczek, które rozpoznano jako własność małej królewny. Interesujące te pamiątki przechował starannie znalazca ich, baron Szparagino, jeden z najprzedniejszych dworzan króla Kalafiore. Ponieważ baron Szparagino nie umiał zaskarbić sobie łaski jego dostojności króla Padelli i podobno pokryjomu sprzyjał dawnej dynastii, został z urzędu z tego usunięty i wiele lat przebywał w lesie na pograniczu państwa Krym-Tatarii i Paflagonii, zarabiając na życie rąbaniem drzewa. Niespełna tydzień temu, we wtorek. Przeciągał przez gościniec Krym Tatarii oddział zbrojny z baronem Szparagino na czele, eskortujący damę przedziwnej, jak twierdzą, piękności, której historia, wyda się zapewne naszym czytelnikom, nader prawdziwa, choć w wielu szczegółach graniczy z nieprawdopodobieństwem. Dama owa twierdzi, że przed piętnastu laty, gdy przebywała w lwiej jamie w krym tatarskim lesie, Została porwana przez jakąś nieznajomą panią, która ją w karecie ciągnionej przez cztery ogniste smoki wiadomość tę podajemy na odpowiedzialność naszego korespondenta odwiozła do parku króla Walorozy XXIV i tam porzuciła. Jej książęca mość Angelika, obecnie małżonka następcy tronu księcia Bulby, z ujmującą dobrocią, która ją cechowała od kolebki, uprosiła dostojnych swych rodziców, by małą sierotkę pozostawili na dworze. A że nikt nie domyślał się, jakiego jest pochodzenia, przyłączono ją do fraucy Meru księżniczki jako służącą pod imieniem Ruzia. Dziewczynka owa, gdy dorosła, nie umiała zadowolić dostojnych swych chlebodawców i została zwolniona ze służby. Opuszczając Blombodyngę, młoda służąca Zabrała ze sobą pamiątki mogące naprowadzić na ślad jej pochodzenia, mianowicie trzewiczek i podarty płaszczyk, w którym przybyła na dwór królewski i, jak zeznaje, czas jakiś przebywała pod opieką rodziny barona Szparagino. Traf chciał, że w tym samym dniu opuścił dwór królewski także bratanek jego królewskiej mości, książę Lulejka, którego sława o ile idzie o uzdolnienia umysłowe i dobre obyczaje, nie należała do najlepszych. Jak czytelnikom naszym wiadomo, o młodym księciu zaginął słuch wszelki. Co za dziwna historia! Rzekli obaj koledzy lulejki. O Boże! wykrzyknął nagle lulejka i czytał dalej. Goniec wieczorny. Dowiadujemy się, że zbrojny oddział pod dowództwem barona Szparagino. Został doszczętnie zniesiony przez hrabiego Brodacza Pancernego. Rzekomą królewne pojmano żywcem i odstawiono pod eskortą do stolicy, gdzie wydano ją jego królewskiej mości Padelli I. Wiadomości uniwersyteckie. Wczoraj na tamtejszym uniwersytecie wypowiedział mowę doktorską po łacinie pan Incognito. Rektor uniwersytetu, doktor Omniscino Wyraził mu największe swe zadowolenie i obdarzył go najwyższą odznaką akademicką, drewnianą łyżką. Ach, co mnie to wszystko obchodzi! rzekł lulejka z oznakami najgłębszego wzburzenia. Chodźcie ze mną, dzielny kolego paliwodo, i wy, nieustraszony kolego bałaguło, odsłonię wam tajemnicę, która wzdumienie wprawi wasze dusze. Śmiało koleżko! zawołał zapalczywy kolega Paliwoda. Gadajże, co masz gadać! wykrzyknął rubasznie kolega Bałagua. Trudno opisać królewski gest, którym lulejka powstrzymał te oznaki poufałości koleżeńskiej, które teraz nie były już na miejscu. Przyjaciele moi, rzekł do nich dobrotliwie, nie będę dłużej taił przed wami prawdziwego mego nazwiska. Nie jestem kolegą incognito, za jakiego mieliście mnie dotychczas. Ale ostatnim potomkiem królewskiego rodu. Wiem, wiem! Atavis edite regibus, stary druchu. przerwał paliwoda, ale jeden błysk królewskiej źrenicy nakazał mu milczenie i zmusił do pochylenia czoła w głębokim uszanowaniu. Przyjaciele, ciągnął dalej książę, jam jest królewiczem lulejką, jedynym prawym władcą państwa paflagońskiego. Podnieś się, bałaguło! Nie klękajże w miejscu publicznym. I ty nie padaj mi do nóg poczciwy mój paliwodo. Zdradliwy stryj, gdym dzieckiem był nieletnim, pozbawił mnie i tronu i korony jak Hamleta, nieszczęsnego księcia Danii. Chował mnie wśród pustych uciech, a jeśli pomyślałem kiedy o wyrządzonej mi krzywdzie, to mnie zwodził i córkę swą, księżniczkę Angelikę, obłudnie przyrzekał dać za żonę. Skradziony tron i ojców mych koronę, w dzień mych zaślubin miałem dostać wywianie. Kłamstwo za kłamstwem padało z jego warg chytrych, jak chytre było jego starcze serce. Ach, fałszem były jego obietnice, fałszem była Angeliki dusza, fałszem miłość jej i uroda. Bulbo, głupkowaty następca tronu Krym Tatarii, w jej zezowatych oczach znalazł łaskę. Ja zaś, Zwróciłem me książęce serce ku skromnej Ruzi, służącej na dworze, która, jak właśnie gazeta podaje, jest zaginioną królewną Różyczką, spadkobierczynią prawowitą Krym Tatarii. Anielska dusza mojej ukochanej świetlejsza jest od świetlnych blasków słońca i czystsza od drżącej kropli rosy. O niej wciąż myślę we śnie i na jawie. Do niej należy serce me i dusza, bowiem nie znajdę piękniejszej nad nią, cnotliwszej, skromniejszej, łagodniejszej itd., tak itd. Tak nie powtarzam całej przemowy lulejki, gdyż była bardzo długa. Wprawdzie panowie Paliwoda i Bałaguła słuchali jej z ogromnym zajęciem, ale zapewne dlatego, że nie znali wszystkich wypadków zaszłych na dworze królewskim. Wam powtarzać ich nie będę, bo znacie je już dokładnie, Powiem wam tylko, że Lulejka po skończonej przemowie zaprowadził kolegów swoich, przejętych zarówno niespodziewanymi wiadomościami, jakich im książę udzielił, jak też i świetną wymową Lulejki do swego pokoiku, w którym tak pilnie rok cały przesiedział nad książkami. Na biurku jego, jak zawsze, leżała torebka czarnej wróżki. Lulejkę zastanowiło zaraz, że jest nadmiernie wydłużona. Szybko ją otworzył i o dziwo! Z torebki wysunął się przepyszny miecz obosieczny ze złotą rękojeścią w aksamitnej pochwie, na której czerwonym tle widniał złoty napis. Za cześć i życie królewny Różyczki. Lulejka pochwycił miecz, a gdy przeciął klingą powietrze, cały pokój zajaśniał od oślepiającego blasku. Za cześć i życie królewny Różyczki! Wykrzyknął z zapałem, a obaj koledzy powtórzyli za nim jak echo. Za cześć i życie, królewny Różyczki! Lecz nie hałaśliwie jak dawniej, tylko z należytym umiarkowaniem i szacunkiem. W tej chwili kufer, wyładowany książkami lulejki, westchnął i podskoczył, usiłując zwrócić na siebie uwagę. A gdy lulejka podniósł wieko, Oczom jego ukazał się wspaniały hełm rycerski z zamkniętą przyłbicą, zdobny w złotą koronę i pióropusz ze strusich piór. Dalej złoty pancerz i złote ostrogi, słowem, całe uzbrojenie wojenne. Wszystkie książki znikły jak kamfora. Zamiast grubych słowników leżały w głębi kufra wojskowe buty z ostrogami i napisem: Wielmożny Pan Porucznik Bałaguła i Wielmożny pan, porucznik paliwoda. Dla każdego z nich znalazł się doskonale dopasowany mundur oficerski, hełm i miecz, szabla i pancerz. Wszyscy trzej młodzieńcy szybko wdziali zbroję i jeszcze tego samego wieczora dosiedli koni, których również dostarczyła im torebka. I galopem wyjechali z miasta studentopolis, niepoznani ani przez woźnego uniwersyteckiego, ani nawet przez stróża miejskiego, któremu na myśl nie przyszło, że wspaniali ci rycerze są skromnymi słuchaczami uniwersytetu, panami incognito, paliwodą i bałagułą. Dojechawszy do miasteczka na granicy Krym rycerze nasi zatrzymali się na popas i, uwiązawszy konie u żłobów, weszli do gospody. Właśnie zapijali piwem skromny posiłek, złożony z chleba i sera, gdy do uszu ich dobiegł dźwięk bębnów i trąb. Ku granicy Krym Tatarii zmierzał hufiec wojska. Wkrótce plac przed gospodą zapełnił się żołnierzami. Jego królewska mość wychylił się z balkonu i rozeznał z radością paflagońskich żołnierzy powiewających paflagońskimi sztandarami i wygrywających narodowy hymn paflagoński. Żołnierze zapełnili wkrótce całą gospodę. Lulejka rzucił okiem na ich dowódcę i zawołał. Kogóż ja widzę? Nie, nie, to niemożliwe. Ależ tak, to on, mój zacny stary przyjaciel, dzielny kapitan Zerwiłebski. Czyżbyś, kochany stary weteranie, nie poznał dzisiaj księcia Lulejki? Wszakże na dworze zdradzieckiego stryja nieraz trawiliśmy długie godziny na przyjacielskich, poufnych gawędach i na ćwiczeniu się we władaniu bronią. Nie jeden wieniec i niejedną wstęgę dzięki twym radom zdobyłem w turniejach. Pamiętasz, drogi zacny kapitanie? A jakżebym mógł nie pamiętać, dobry mój panie! rzekł wzruszony kapitan. A lulejka pytał dalej z balkonu. Powiedz mi proszę, pytam cię szczerze, Dokąd zdążają moi żołnierze? Kapitan smutnie ku ziemi schylił czoło. Sojusznicy króla Padelli, idziemy zaciągnąć się pod jego chorągiew, rzekł z cicha. Co słyszę? Mężny kapitan Zerwiłebski w służbie nikczemnego tyrana? Przyjaciel mój, kapitan Zerwiłebski, na żołdzie uzurpatora Krym Tatarskiego? Urągliwie wykrzyknął Lulejka. O panie mój. Żołnierz musi bez szemrania wykonać rozkaz króla, któremu przysiągł wierność. Pierwszym moim obowiązkiem jest wziąć udział w wyprawie wojennej pod chorągwią sprzymierzeńca naszego, króla Padelli, a potem, potem, mój książę, muszę wykonać rozkaz drugi. Rozkaz uwięzienia i odstawienia na dwór królewski. Nie sprzedawaj skóry z niedźwiedzia, któregoś jeszcze nie upolował, mój zerwiłebciu, krzyknął wesoło królewicz. Jego książęcej mości Lulejki, niegdyś następcy tronu Paflagońskiego, dokończył kapitan Zerwiłebski, opanowując z trudem wzruszenie ściskające mu krtani. — Panie mój, oddaj dobrowolnie swoją szpadę. Wszak widzisz, że jest nas trzydzieści tysięcy. Nie oprzesz się tak przemożnej sile. — Co? Ja miałbym oddać swoją szpadę? Szpadę królewicza Lulejki? — wykrzyknął z uniesieniem królewicz. Jedną dłonią wsparł się o poręcz balkonu, drugą wyciągnął ku wojsku i wypowiedział tak płomienną mowę, że jak paflagonia paflagonią nikt jeszcze nic równie pięknego nie słyszał. Mowa ta wypowiedziana była pięciostopowymi jambami, i od tego dnia uznał Lulejka tę formę wiersza za formę królewską, najlepiej wyrażającą szczytne jego pragnienia i myśli. I we wszystkich przemówieniach, Zawsze się nią posługiwał. Królewicz mówił przez trzy dni i trzy noce, a nikt ze słuchających nie odczuwał znużenia, nikt nie zauważył nawet, że po trzykroć zapadła noc i dzień nastał znowu. Uroczystą ciszę przerywały tylko co dziewięć godzin szalone brawa żołnierzy, którzy w ten sposób dawali upust swemu uniesieniu. Lulejka wówczas pośpiesznie wysysał pomarańcze podawaną mu przez usłużonego porucznika Bałaguę. W mowie tej, której nawet nie usiłuje odtworzyć, bo na pewno bym nie potrafił, Lulejka zapewnił żołnierzy, że nie tylko nie odda swej szpady, ale nie spocznie, dopóki nie wywalczy nią zagrabionego przez walorozę dziedzictwa. Zakończenie tej natchnionej improwizacji wywołało tak szalony entuzjazm, że pierwszy, kapitan zerwiłebski, zerwał drżącą ręką hełm z głowy i wyrzucił go w górę, krzycząc. Wiwat. Niech żyje król nasz i pan Lulejka. A wszyscy żołnierze powtórzyli za nim. Niech żyje. Widzicie, jak dobrze się stało, że Lulejka usłuchał rady czarnej wróżki i tak pilnie uczył się na uniwersytecie. Przed rokiem byłby na pewno nie umiał trzech zdań sklecić, cóż dopiero mówić wierszami przez trzy dni i trzy noce. Skoro brawa i wiwaty ucichły, Lulejka kazał wytoczyć dla żołnierzy kilkadziesiąt beczek piwa i sam pił ich zdrowie. Kapitan byłby uściskał go chętnie podawnemu, ale tylko zasalutował z uszanowaniem i oznajmił Lulejce, że oddział wojska będący pod jego komendą, jest strażą przed nią kilkudziesięciotysięcznej armii, która ciągnie na pomoc królowi Padelli. Armią tą dowodzi zięć walorozy książę Bulbo. Na to Lulejka powiedział spokojnie. Nie brak nam, stary, odwagi i męstwa. Z twoją pomocą jam pewny zwycięstwa. Gdy armia Bulby przeciw mojej stanie, drżyj, walorozo, nikczemny tyranie. Rozdział piętnasty Zły król Padella sroży się Zaledwie król Padella I wszedł do lochu i ujrzał królewnę Różyczkę, uległ, jak w ogóle wszyscy mężczyźni, epidemii miłosnej, a że był wdowcem, oświadczył gotowość poślubienia jej natychmiast. Królewna odpowiedziała mu ze zwykłą słodyczą i wdziękiem, że jest zaręczona z księciem Lulejką i nikogo innego nie poślubi. Padella usiłował zmienić jej postanowienie łzami i błaganiem, a gdy to nie pomogło, wpadł w szalony gniew i zagroził, że wymusi na niej przyzwolenie najokrutniejszymi torturami. Na to królewna spojrzała mu prosto w twarz i odpowiedziała z godnością, że woli umrzeć w najsroższych męczarniach niż oddać rękę mordercy swojego ojca. Padella ryknął z wściekłości i opuścił loch, złożecząc jej najokropniej i przysięgając, że królewna jeszcze tego ranka życiem zapłaci za swe zuchwalstwo. Król nie zmrużył oka przez całą noc. Tylko przewracał się z boku na bok, obmyślając, jaki rodzaj śmierci wybrać dla różyczki. Nic nie zadowalało jego okrucieństwa. Ścięcie? Ach, to by była śmierć za lekka, szubienica? W Krymtatarii wieszano codziennie całe tuziny delikwentów, i ten rodzaj rozrywki nie sprawiał już królowi żadnej przyjemności. W końcu przypomniał sobie dwa dzikie lwy, przysłane mu niedawno w podarunku, i postanowił natychmiast rzucić różyczkę na pożarcie tym krwiożerczym bestiom. Do zamku. Przylegał wielki amfiteatr, gdzie odbywały się często walki byków, walki kogutów i różne inne równie dzikie i okrutne igrzyska. W klatce umieszczonej pod amfiteatrem ryczały po nocach uwięzione lwy, budząc grozę i przerażenie w tchórzliwych mieszkańcach miasta. Ale zaledwie rozeszła się wieść, że król zamierza piękną, niewinną dziewicę rzucić lwom na pożarcie, Tłumy ludu pośpieszyły do amfiteatru, pragnąc się przyjrzeć tak zajmującemu widowisku. Król Padella raczył zjawić się także i zasiadł w loży na wprost areny. Otaczali go najpierwsi dygnitarze dworu. Po prawej ręce miał hrabiego brodacza pancernego, który raz po raz błyskał ku niemu złowrogo zębami. Padella, ponury jak chmura gradowa, Rzucał mu wściekłe spojrzenia. Usłużni bowiem zausznicy nie omieszkali opowiedzieć mu historii niefortunnych oświadczyn hrabiego i obietnic, jakie czynił królewnie. Donieśli mu, że przysięgał osadzić ją na krym tatarskim tronie, a jako podarunek ślubny ofiarowywał jej ścięty łeb padelli. Nastrój więc panujący w królewskiej loży nie należał do bardzo pogodnych. Jedno uczucie było tylko wspólne obu okrutnikom. Uczuciem tym było pragnienie zemsty nad biedną, młodziutką królewną, która za chwilę miała stać się bohaterką ponurej tragedii na arenie amfiteatru. Z zapartym oddechem patrzył tłum na królewnę odzianą w białą szatę. Złote włosy, opadające miękką falą aż ku jej drobnym, bosym nóżkom, były całą jej ozdobą. Nóżki nie bolały ją, bo arena posypana była trocinami. Nie potrzebuje wam chyba mówić, że królewna była dziś piękniejsza niż kiedykolwiek, i oczarowała nawet Straż Królewską i dozorców dzikich zwierząt, którzy patrzyli na nią z uwielbieniem i gorzkimi łzami płakali na myśl o czekającej ją śmierci. Różyczka stała oparta o wielki kamień wzniesiony pośrodku areny i spokojnie czekała śmierci. Wszystkie loże opatrzone były grubymi kratami, bo wygłodzone lwy, karmione od trzech tygodni jedynie wodą i grzankami, ryczały straszliwie, kłapały zębami i toczyły pianę z rozwartych paszcz. Na skinienie padelli dozorcy otwarli klatkę. I dwie straszliwe, płowe, chude bestie wypadły z okropnym rykiem. Wurror. Wur, 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 i rzuciły się ku różyczce. Ach, westchnijcie, drogie dzieci, na jej intencje, bo jeszcze sekunda, i już będzie po małej królewnie. Dreszcz grozy wstrząsnął całym amfiteatrem. Nawet ponury Padella uczuł w okolicy serca coś niby drgnienie litości. Jeden tylko brodacz pancerny machał rękami i ryczał – huzia, huzia, huś, huś, bo nie mógł udarować różyczce, że nie chciała zostać jego żoną. Ale o dziwo, o cudowne zrządzenie losu. Cóż za wyjątkowy zbieg okoliczności. Jestem pewien, że nikt z was nie mógłby tego przewidzieć. Ledwie lwy dopadły różyczki, zaczęły się łasić do niej, merdać ogonami i omalże nie udusiły jej pieszczotami. Skomląc, lizały jej bose nurzęta i mruczały z radości. Siostrzyczko, siostrzyczko najmilsza, czy pamiętasz swoich braciszków, lwiątka z ciemnego boru? Różyczka poznała lwy od razu i objąwszy białymi ramionami połowę kudłate ich karki, tuliła złotą główkę do ich sierści i całowała gorąco swoich mlecznych braci. Król Padella oczom własnym nie wierzył, a brodacz pancerny trząsł się z oburzenia. To — Podrwiny! To oszustwo! — krzyczał, wymachując pięścią. Albo lwy są oswojone, albo też wasza królewska mość błaznów dworskich kazał przebrać w lwie skóry i myśli, że się damy wystrychnąć nadutków. To nie są lwy, to błazeństwo. Dam ja ci błazeństwo, dam ja ci oszustwo! ryknął Padella. Hej, dozorcy! Hej, gwardziści moi! Daj, brodaczu, radę przynajmniej jednej z tych bestii, zostawić mu miecz Tarczy i pancerz! Zobaczymy, czy da sobie z lwami radę! Brodacz pancerny włożył lornetkę w futerał i jednym błyskiem strasznych oczu wstrzymał gwardzistów, gotowych już już rzucić się na niego. Na świętego bramarbasa! ryknął okropnym głosem. Precz kundle ode mnie, bo jakem brodacz pancerny poszatkuje was na kapustę! — Wasza królewska mość sądzisz, że brodacz pancerny się boi! Kpie sobie ze stu tysięcy takich lwów! Zajdź ze mną na arenę, padello! Ha, ha! Nie śmiesz, padello! Dobrze, niech więc oba idą na mnie! Silnym pchnięciem potężnej pięści otworzył żelazną kratę i skoczył na sam środek areny. I w jednej chwili, w jednym okamgnieniu, wrr, wrr! Wrr Hał! Hał! Wrrr! Kłapnęły strasznie lwiekły. I brodacz pancerny został pożarty, cały, caluteńki. Z pancerzem, hełmem, brodą i kaput. Już było po nim. A król Padella wykrzyknął radośnie. No, pozbyłem się nareszcie tego bandyty. Skoro jednak lwy nie chcą pożreć tej białogłowy... Łaski, łaski! zakrzyczał tłum. Żadnej łaski! wrzasnął Padella. Hej, straż! Na arenę i roznieść ją na szablach! A gdyby lwy chciały jej bronić, zastrzelić je! Albo nie! Wziąć ją żywcem i poddać torturom! Hańba! Hańba! ryczał tłum. Kto śmie tu wołać? Hańba! wykrzyknął Padella drżący z wściekłości. Tyrani zwykle nie umieją panować nad swymi namiętnościami. Pierwszego łatra, który jedno słowo piśnie, schwytać i cisnąć na arenę! W cyrku zapanowała tak śmiertelna cisza, że wyraźnie słyszało się wściekłe sapanie monarchy. Nagle jednak tru, tu, tu, tu rozległ się dźwięk rogu. Ram, bam, bam! Ram, bam, bam! Dzień, dzień, dzień! Zadudniły ciężkie kopyta końskie, zadźwięczała żelazna zbroja, i u wejścia wiodącego do cyrku ukazał się rycerz na koniu, poprzedzony przez herolda. Rycerz był w pełnej zbroi. Przyłbicę miał podniesioną i niósł zatknięty na końcu lancy list. Kogo widzę? wykrzyknął król. Wszakżeż to poseł mego kuzyna, króla paflagońskiego, a wąsaty ten rycerz. Jeśli mnie oczy nie mylą, to kapitan zerwiłebski. Bliżej, bliżej, przyjacielu. Cóż słychać w Paflagonii, dzielny mój zerwiłebski? Przestań już trąbić, Heroldzie, bo jeśli tak dmiesz wróg swój, odkąd opuściłeś dwór Paflagoński, musiało ci już dobrze zaschnąć w gardle. Mówcie, czego byście się napili miodu czy wina? Zanim skorzystamy z zaproszenia waszej dostojności rzekł dobitnie kapitan Zerwiłebski. Musimy wypełnić zlecenie naszego pana i króla. Waszej dostojności? Rzekł władca Krym Tatarski, marszcząc groźnie brew. Zaiste, dziwnie brzmi ten tytuł. Spiesznie wypełnijcie poselstwo wasze, Heroldzie i kapitanie, bo nie na długo starczy mi cierpliwości. Kapitan Zerwiłebski skierował Rumaka swego pod królewską lożę. Zręcznie osadził go w miejscu i skinął na herolda. Rycerz zagrał na rogu, po czym przewiesił go przez ramię, wyjął spod kapelusza ćwiartkę papieru i zaczął. Słuchajcie, słuchajcie! My z Bożej łaski, Lulejka I, król Paflagonii, wielki książę Kapadocji, trapezuntu i akrobatoni. Obejmujemy w posiadanie sprawa i tytułu należący do nas tron królewski, nieprawnie w zdradziecki sposób zagarnięty przez naszego stryja walorozę, nikczemnego uzurpatora, mianującego się królem Paflagonii. Ach! zgrzytnął zębami Padella. Jako też wzywamy Padelle, zdrajcę, bezprawnie mianującego się królem Krym Tatarii, trudno opisać wściekłość króla. Dalej, Heroldzie, krzyknął nieustraszony Zerwiłebski. By niezwłocznie wypuścił z więzienia i osadził na krym tatarskim tronie królewnę Różyczkę, córkę podstępnie zamordowanego króla Kalafiore, w przeciwnym bowiem razie my, Lulejka I, nazwiemy wyżej wymienionego Padelle złodziejem, zdrajcą, uzurpatorem, oszustem i tchórzem. Niniejszym wyzywamy go również, by zmierzył się z nami w pojedynku na pięści lub pistolety, miecze lub kije, by wyszedł przeciwko nam w pole, sam lub na czele wojska. Wyzwanie niniejsze podpisać pragniemy krwią jego, a przypieczętować jego życiem. — Niech żyje król Lulejka I! — krzyknął kapitan Zerwiłebski, stając w strzemionach i zawracając koniem w miejscu. — Skończyłeś? – zapytał Padella, usiłując sztucznym spokojem pokryć miotającą nim wściekłość. – Poselstwo naszego króla skończone – odparł kapitan Zerwiłebski. – Oto jest własnoręczny list jego królewskiej mości oraz jego rękawica. Gdyby którykolwiek z rycerzy Krym Tatarskich miał cokolwiek pismu mego pana do zarzucenia, każdej chwili i każdego czasu mogę mu dać satysfakcję. To mówiąc, kapitan wyprostował się i powiódł wzrokiem do koła. Ani jeden głos nie podniósł się w obronie Padelli. — Jakież stanowisko zajął wobec pretensji swego bratanka mój kuzyn i teść syna mego, drogi sercu naszemu król Valorozo? — Stanowisko jeńca wojennego — odparł kapitan. — Stryj jego królewskiej mości! Został strącony z tronu, który w zdradziecki sposób sobie przywłaszczył i czeka w więzieniu na wyrok najjaśniejszego pana w towarzystwie eksministra Mrukiozy. Po bitwie pod Bombardarą... — Po bitwie pod bomb? — zapytał zaskoczony Padella. — Pod Bombardarą, gdzie król i pan mój... Byłby zapewne dokazał cudów waleczności, gdyby nie ta okoliczność, że cała armia byłego króla Valorozo przeszła pod jego komendę z wyjątkiem chorągwi księcia Bulby. — Ha! Poznaję mego syna! Bulbo mój nie zhańbił swego rodu, nie został zdrajcą! — wykrzyknął wzruszony Padella. Książę Bulbo bowiem, dowiedziawszy się o wystąpieniu króla Lulejki, rzucił się z chorągwią swoją do ucieczki. Dopędziłem go jednak i oddałem w ręce króla jako jeńca i zakładnika. Najjaśniejszy pan polecił mi oznajmić waszej dostojności, że książę Bulbo będzie poddany najokrutniejszym torturom, jeśli bodaj jeden włos spadnie z głowy królewnej Różyczki. Co? Ryknął Padella, posiniały z wściekłości. Tortury? Wielka mi rzecz. Tortury. Tym gorzej dla Bulby. Mam dwudziestu takich synów jak Bulbo i każdy w sam raz tak się nadaje na następcę tronu jak on. Bijcie go, męczcie, wydłubujcie mu oczy. Wbijajcie go na pal, drzyjcie z niego żywcem pasy, wyrywajcie mu zęby jeden po drugim. Droższy nad źrenicę oka mego jest mi mój syn pierworodny, ale droższa jeszcze jest mi zemsta. Hej, siepacze, hej, oprawcy, katy! Rozpalić ogień i mieć szczypce w pogotowiu! Kocioł napełnić wrzącym ołowiem! Nurze! Bierzcie się do tej dzierlatki! Rozdział szesnasty Kapitan Zerwiłebski powraca do króla Lulejki. Usłyszawszy straszliwy rozkaz Padelli, mężny kapitan zawrócił rumaka i wyciągniętym galopem pomknął ku granicy paflagońskiej. Misja, którą mu poruczył król, była już spełniona. Żal mu było niezmiernie królewny, ale czyż mógł przeszkodzić temu, co ją czekało? Przybywszy do obozu Lulejki, czym prędzej pośpieszył do namiotu królewskiego, w którym młody monarcha oczekiwał jego powrotu z największym niepokojem. Podniecenie jego wzmogło się jeszcze, gdy kapitan opowiedział mu, jaki wynik dało poselstwo. Ach, łotr nikczemny! wykrzyknął Lulejka. Powiedz, powiedz mi, drogi kapitanie, bo myśli mi się w głowie plączą, czy nie mówi w którymś z wierszy jeden z wielkich naszych wieszczów, o jakim łotrem jest mąż, co na kobietę dłoń podnosi? Ach, tak właśnie jest, przytaknął poczciwy Zerwiłepski. Czy byłeś przy tym, gdy mą ukochaną w kocioł z roztopionym ołowiem rzucano? Czyżby na ognia żar i na ołowiu war nie działał wcale anielskiej jej postaci czar? Ach mów kapitanie, czy mogłeś patrzeć na jej konanie? Na honor mój rycerski nie mógłbym patrzeć na śmierć tej słodkiej dzieweczki. Wypełniwszy poselstwo Waszej królewskiej mości, zawróciłem czym prędzej, by Tobie, miłościwy panie, dać odpowiedź. Mówiłem padelli, że bulbo. Pierworotny syn jego, życiem za życie królewny zapłaci. W odpowiedzi rzekł: Na dworze moim mam dwudziestu synów, z których każdy tyle wart co i bulbo. Przy czym rozkazał nieludzkim się paczom zabrać się do roboty. Nieludzki ojcze, nieszczęśliwy synu, zawołał Lulejka. Hej, służba! Niech idzie który i przyprowadzi mego jeńca, księcia Krymtatarii Bulbę. Pod eskortą dwóch żołnierzy nadszedł książę Bulbo. Bulbo był bardzo zadowolony z niewoli, bo nie potrzebował turbować się o nic i nie słyszał nieustannego zgiełku i wrzawy wojennej. Na rozkaz królewski przerwał na chwilę partyjkę gry w guziki, którą się zabawiał ze strażą od rana do wieczora. Biedny mój Bulbo! zaczął król, obrzucając swego jeńca spojrzeniem pełnym współczucia. Muszę podzielić się z tobą bardzo smutną wiadomością. Jak widzicie, Lulejka oględnie przygotował Bulbę do tego, co miał usłyszeć. Krwiożerczy rodzic twój skazał na śmierć królewnę Różyczkę. To jest Rózie. Róże zamordować rozkazał. Tak, mój książę Bulbo. Zamordować Rózie? Rózie? Ryknął płaczem Bulbo. Naszą śliczną słodką ruzieńkę na całym świecie nie ma milszej dzieweczki od niej tysiąc tysięcy razy wolę ją od Angeliki. rozpacz bólby była tak szczera a sposób wyrażania jej tak pełen prostoty, że rozrzewnił lulejkę serdecznie to też król uścisnął dłoń swego więźnia i powiedział mu że do najmilszych chwil w życiu swoim zaliczać będzie zawsze te. W której poznał dzielnego kawalera bulbę. Poczciwy Bulbo zaproponował lulejce, że będzie gwoli pocieszenia go, w nieszczęściu wraz z nim palił papierosy. Lulejka zgodził się na to chętnie i zaraz poczęstował nimi bulbę. Bulbo nie mógł się nimi dość narozkoszować, bo odkąd go więziono, nie miał jeszcze papierosa w ustach. Możecie sobie wyobrazić, jak przykro było Lulejce, najlitościwszemu z panujących, zawiadamiać bulbę o czekającej go śmierci. Wyjaśnił mu w najserdeczniejszych słowach, że wobec zachowania się Padelli względem różyczki, nic innego nie pozostaje mu, jak jego, bulbę, posłać na rusztowanie. Lulejka rozpłakał się przy tych słowach, grenadierzy rozpłakali się także i oficerowie także, a najgłośniej. Płakał biedny bulbo. Ale Bulbo, wychowany na królewskim dworze, dobrze rozumiał, że słowu królewskiemu musi stać się zadość i że nie pozostaje mu nic innego, jak pogodzić się z losem. Wyprowadzono więc biednego bulbę z królewskiego namiotu, a kapitan Zerwiłebski, który go eskortował, próbował go pocieszyć, napomykając, że gdyby Bulbo był wygrał bitwę pod Bombardarą, byłby mógł powiesić lulejkę. Ach, co mi to teraz pomoże, myślał Bulbo. I rzeczywiście, w owej chwili niewiele to pomóc mogło biedakowi. Przed zamknięciem go w Lochu oświadczono mu, że stracenie jego nastąpi na zajutrz z rana o godzinie ósmej. Wszyscy usiłowali mu osłodzić ostatnie chwile życia. Żona dozorcy więziennego posłała mu herbaty z doskonałym arakiem. A córka odźwiernego poprosiła go uprzejmie o wpisanie jakiegoś wierszyka do jej pensjonarskiego albumu. Wielu już godnych panów zrobiło jej tę przyjemność w podobnych jak ta okolicznościach. A idźże panna do dziaska ze swoim albumem, odpowiedział jej bulbo. Przedsiębiorca pogrzebowy. Wziął miarę na najpiękniejszą i najdroższą trumnę, jaką u niego nabyć było można. Ale i to nie pocieszyło bulby. Kucharz przyniósł najlepsze potrawy. Więzień nawet nie spojrzał na nie. Usiadł przy stole i zaczął pisać ostatni list do młodej swej małżonki Angeliki, podczas gdy zegar tykał nieustannie, znacząc wskazówką zbliżanie się fatalnej godziny. Późnym już wieczorem, Zapukał jeszcze miejski balwierz, zapytując, czy książę Bulbo nie zechciałby się ogolić przed jutrzejszą uroczystością. Ale Bulbo wyrzucił go za drzwi energicznym kopnięciem i znowu usiadł, pragnąc sklecić bodaj parę słów, ale przeszkadzały mu wskazówki zegara, posuwające się nieubłaganą jednostajnością naprzód i ciągle naprzód. Bulbo porwał się nagle z krzesła, Podbiegł do łóżka, ustawił je na stole, na łóżku ustawił stołek, a na nim jeszcze pudło od kapelusza i wdrapawszy się na tę piramidę, wspiął się na końce palców i wyjrzał oknem, chcąc się przekonać, czy nie dałoby się umknąć z więzienia. Łatwiej było jednak wyjrzeć przez okno, aniżeli przez nie wyskoczyć, a zegar niezmordowanie posuwał się i posuwał naprzód. Usłyszawszy, że na wieży miejskiej bije godzina siódma, Bulbo przypomniał sobie, że nie spał wcale tej nocy, więc położył się na łóżku, żeby podrzemać po raz ostatni. Ledwie jednak zamknął oczy, wszedł dozorca więzienny i rzekł. Niech jego wielmożność raczy wstać, bo za dziesięć minut ósma. Bulbo wstał, a że nie rozebrał się wcale, więc się i ubierać nie potrzebował. Nie chciał nawet zjeść śniadania, tylko ujrzawszy grenadierów mających go eskortować na plac egzekucji, powiedział smutnie: idźcie naprzód. Po czym ponury pochód ruszył. Najstarsi żołnierze nie mogli wstrzymać się od płaczu i łzami skrapiali obficie drogę. Koło rynku, na którym ustawiono rusztowanie, czekał na bulbę król lulejka, który chciał pożegnać go po raz ostatni i królewskimi słowami dodać mu otuchy w tej ciężkiej dla niego godzinie. Zapewniam was, że Lulejka uczynił to w serdeczny i tkliwy sposób. Bulbo dochodził już do rusztowania, gdy wtem, czy słyszycie? Hał, hał, wrr, wrr, wr, wrr, wr, wrr, wr, rozległ się ryk dzikich bestii. Ulicznicy i policjanci rozpierzchli się w popłochu. Bo oto w pełnym galopie ukazał się najpierw jeden, a potem drugi, olbrzymi lew z królewną różyczką na grzbiecie. Posłuchajcie, co się stało. W czasie, gdy kapitan Zerwiłebski rozprawiał się z królem Padellą, mądre lwy wypadły z areny ku bramie, połknęły sześciu strażników stojących u wejścia, porwały różyczkę i kolejno niosąc ją na grzbietach, pognały ku obozowi lulejki. Możecie sobie wyobrazić, z jaką radością pomógł lulejka jej królewskiej mości zsiąść z tego dziwnego rumaka. Lwy utuczyły się na strażnikach i na brodaczu pancernym jak wieprzki i zrobiły się tak łagodne, że każdy mógł je pogłaskać. Lulejka przykląkł na jedno kolano i całował ręce swej ukochanej, a Bulbo objął dwa lwy za szyję i całował je w pyski, i tulił się do ich królewskich łbów, płacząc i śmiejąc się na przemian z radości. — Och, zwierzaki moje poczciwe, jakże rad, że widzę was i że widzę, Ruzień, królewne Różyczkę. — Ach, waszmość tutaj, biedny książe Bulbo. — Jakżeż się cieszę, że widzę waszmości, rzekła królewna, podając mu drobną dłoń do pocałowania. Lulejka poklepał przyjaźnie Bulbę po ramieniu i rzekł Cieszę się serdecznie, że jej królewska mość przybyła dość wcześnie, by cię ocalić od śmierci Oj, i ja się cieszę, oj, cieszę się, wykrzyknął Bulbo W tej chwili zbliżył się kapitan Zerwiłebski i salutując po wojskowemu oznajmił Najjaśniejszy panie, melduję pokornie, że zegar zamkowy wybił pół do dziewiątej Czas najwyższy rozpocząć egzekucję. Egzekucję? Jaką znowu egzekucję? zapytał przestraszony bulbo. Oficer trzyma się ściśle rozkazu, odparł kapitan, wyjmując z zanadrza rozkaz stracenia bulby. Ale jego królewska mość roześmiał się serdecznie i wytłumaczył kapitanowi, że bulbo nie jest już jego jeńcem, tylko gościem. Po czym. Pełen dobrotliwej łaski zaprosił swego ex jeńca oraz kapitana na śniadanie. Rozdział siedemnasty Jak się rozegrała straszliwa bitwa i kto w niej zwyciężył? Wściekłość króla Padelli na wieść o ucieczce Różyczki i Lwów nie miała granic. Natychmiast kazał wrzucić w przygotowany kocioł z wrzącym ołowiem wielkiego kanclerza wielkiego ochmistrza dworu i wszystkich królewskich urzędników, którzy mu się nawinęli pod rękę. Nie zdołało to jednak zaspokoić jego pragnienia krwi i zemsty. W mig powołał pod broń piechotę, konnice, artylerię i wyruszył w pole na czele nieprzeliczonych tłumów wojska. Dość powiedzieć, że samych Doboszów i Trębaczów było ponad dwadzieścia tysięcy. Naturalnie, że warty lulejki doniosły mu natychmiast o nadciągającym nieprzyjacielu, ale lulejka był zbyt dobrze wychowanym młodzieńcem, by niepokoić królewnę, bawiącą u niego w gościnie przed wczesnymi alarmami wojennymi. Pragnąc uprzyjemnić jej pobyt w obozie, wydał na jej cześć śniadanie i wyprawił wspaniałe i huczne przyjęcie, a wieczorem Urządził wspaniały bal, na którym przez cały czas z nią jedną tylko tańczył. Poczciwy Bulbo, przywrócony do łask, był także w liczbie zaproszonych. Król odnosił się do niego z nadzwyczajną łaskawością. Ofiarował mu kilka nowych garniturów i publicznie nazwał go kochanym kuzynem. Mimo to jednak Bulbo nie czuł się szczęśliwy. Przeciwnie, widać było, że jest bardzo biedny. A wiecie, co było przyczyną jego smutku? Naturalnie, tajemnicze działanie zaczarowanego pierścienia, który Różyczka nosiła na palcu. Ujrzawszy królewne w prześlicznej balowej sukni, Bulbo zapłonął ku niej znowu szaloną miłością i najzupełniej zapomniał, że w domu pozostawił żonę, Angelikę, która zresztą, prawdę mówiąc, nie bardzo o nim pamiętała. Właśnie Lulejka przetańczył piątą turę polki z różyczką, gdy nagle spojrzawszy na mały paluszek narzeczonej, spostrzegł na nim ze zdumieniem dobrze znaną obrączkę, którą niegdyś ofiarował Angelice. Na pytanie, skąd ma tę obrączkę, różyczka odpowiedziała, że otrzymała ją w upominku od gburii furii. Rozmowę ich słyszała czarna wróżka, która właśnie przybyła do nich w gościnę. Więc podeszła ku młodej parze i rzekła. Tak jest, Lulejko. Obrączka ta jest tą samą obrączką, która czas jakiś była w twoim posiadaniu. Ongi przed wielu już laty, ofiarowałam ją królowej matce twojej, która, nie weźmi za złe tej uwagi, nie bardzo była rozsądna. Pierścionkowi temu nadałam cudowną własność czynienia uroczą osoby, która go nosi na palcu. Róże o podobnej własności posiadał i biedny Bulbo. Dopóki nosił ją na piersi, wydawał się wszystkim przystojny. Później jednak oddał ją Angelicę i odtąd żona jego zadziwia wszystkich urodą, a on jest takim samym Brzydalem, jakim był dawniej. Królewna Różyczka nie potrzebuje zaczarowanego pierścionka, by w oczach moich być najpiękniejszą z pięknych. Rzekł z galanterią Lulejka i pochylił czoło przed narzeczoną w głębokim, pełnym czci i miłości pokłonie. Ach, królu! szepnęła Różyczka. Miłościwa Pani, dozwólcie, słudze Waszemu, zdjąć gwoli próby pierścień ten z Waszego paluszka, powiedział żartobliwie Lulejka. A gdy królewna wyciągnęła ku niemu rączkę, szybko zsunął obrączkę z jej palca i jak przeczuwał, Żadna zmiana nie zaszła w różyczce. Dla zakochanego w niej Lulejki, różyczka była równie czarująca, jak przedtem. Obawiając się jednak niebezpiecznej władzy pierścionka, król zamierzał go wyrzucić, gdyż nie chciał, żeby wszyscy mężczyźni kochali się w jego przyszłej żonie. Ale w tej chwili wzrok jego padł na biednego Bulbę, stojącego nieopodal i spoglądającego na różyczkę żałośnie. Lulejka był dziś w wyjątkowo dobrym humorze. Żal mu się zrobiło biedaka, więc wyciągnął do niej rękę z pierścionkiem i rzekł. Spróbuj, Bulbo! Czy ta obrączka przyda ci się na co? Króledna różyczka oddaje ci ją na własność. Czarodziejska moc pierścionka była zaiste zdumiewająca. Zaledwie Bulbo włożył go na palec, od razu wydał się wszystkim zupełnie innym niż przed chwilą. Teraz był wcale przystojnym młodzieńcem, o miłej, pulchnej twarzy i pięknie falujących się jasnych włosach. Trochę był zanadto przysadkowaty i krępy, i nogi miał nieco krzywe, ale któż by na to zwracał uwagę, skoro były opięte w safianowe kamasze, tak śliczne, że budziły powszechny podziw. Bulbo przejrzał się w lustrze i natychmiast nabrał otuchy i humoru. Zaczął wesoło rozmawiać z ich królewskimi mościami, a do kadryla zaprosił najpiękniejszą damę dworu. Ponieważ tańczył naprzeciw różyczki, miał sposobność przyjrzeć się jej dokładnie i po chwili szepnął do swej tancerki. Dziś dopiero widzę, że królewna, jakkolwiek bardzo ładna, nie jest jednak klasyczną pięknością. O, zupełnie nie jest pięknością, śpiesznie potwierdziła dama dworu. Królewna usłyszała widocznie tę rozmowę, bo uśmiechnąwszy się z nieopisanym wdziękiem do króla, rzekła: Jakżeż mi to obojętne, że nie podobam się innym, skoro Wasza królewska mość uważa mnie za piękną. Lulejka odpowiedział jej spojrzeniem pełnym takiego zachwytu i miłości, że żaden malarz oddać by go na pewno nie potrafił. Czarna wróżka zbliżyła się wtedy do nich: Szczęść Wam Boże! Drogie moje dzieci powiedziała serdecznie. Otoście wreszcie złączeni uczuciem i szczęśliwi na całe życie. Teraz sami przyznacie zapewne, że odrobina niedoli, którą wam w darze ofiarowałam, wyszła wam obojgu na dobre. Gdyby Lulejka nie zaznał, był trochę biedy, byłby zapewne do dziś dnia nie umiał pisać ani czytać. Byłby zgnuśniałym do reszty w próżniaczym życiu. Jakie wiódł na królewskim dworze, i nie byłby nigdy dobrym, rozumnym królem. I ty, Różyczko, byłabyś uwierzyła pochlebstwom dworaków i nie umiałabyś ocenić uczucia lulejki, jak nie oceniła go Angelika, której się wydawało, że lulejka jest niegodzien jej ręki. Ach, czyż on mógłby być kogoś niegodzien? wykrzyknęła Różyczka. niele mój najdroższy! Szepnął Lulejka i już wyciągał ramiona, by ukochaną swoją przycisnąć do piersi, gdy nagle do sali balowej wpadł goniec, wołając. Królu, nieprzyjaciel! Do broni! zawołał Lulejka. Boże mój! westchnęła Różyczka i zemdlona osunęła się na ręce dam dworu. Lulejka wycisnął na jej ustach pożegnalny pocałunek. I dając przykład zaparcia się siebie i męstwa, wypadł wprost z sali balowej na pole walki. Ale czarna wróżka czuwała nad swoim chrześniakiem i obdarowała go wspaniałą zbroją, wysadzaną najkosztowniejszymi kamieniami. Nikt na nią nie mógł patrzeć bez zmrużenia powiek, taki od niej bił blask. Zbroja ta była nieprzemakalna, ogniotrwała, a tak mocna, że każda kula, Każde cięcie szabli, każde pchnięcie lancy czy dzidy odbijało się od niej jak gumowa piłka. To też nie dziwota, że król w najgorętszym ogniu czuł się tak swobodny i wesoły jak w balowej sali. Gdyby mi kiedy przyszło wojować, to chętnie wdziałbym na siebie zbroję królewicza Lulejki. Ale widzicie, Lulejka był królewiczem z bajki, a tacy królewicze zawsze dostają jakieś nadzwyczajne podarunki od swoich chrzestnych matek. Oprócz tej ślicznej zbroi otrzymał jeszcze lulejka, siwka, złotogrzywka, który mógł nieść tak szybko, jak dusza pragnęła, i miecz czarodziejski, mający tę własność, że mógł się wydłużać w nieskończoność i przebić jednym pchnięciem cały pułk żołnierzy. Dziwię się lulejce, że mając taką zbroję. Takiego konia i taki miecz kazał jeszcze wojsku swemu stawać do walki. Przecież mógł wszystkich wrogów pozabijać od razu. Dość jednak, że armia Lulejki wyruszyła w nowych, paradnych mundurach pod dowództwem kapitana Zerwiłebskiego i poruczników Paliwody i Bałaguły. Naczelne kierownictwo nad całym wojskiem objął naturalnie sam król Lulejka. Teraz powinienbym wam opisać straszliwą bitwę, jaka się rozegrała między Wojskiem Krym Tatarskim i Paflagońskim. Powinienbym natchnionymi słowy oddać szczęk kopii i pałaszów zadających krwawe, śmiertelne rany, huk pękających bomb i granatów, ryk armat, impet kawalerii szarżującej na piechotę oraz piechoty bijącej kawalerię, grzmot trąb, Warkot bębnów, ponoszenie rumaków, gwist przeciągły piszczałek, wrzaski rannych, triumfalne okrzyki zwyciężających i donośną komendę: Naprzód wiarusy! Bijcie paflagończycy! Śmierć Padelli! Niech żyje nasz król Lulejka! Wiwat Padella! Życie za ojczyznę! Jak bardzo pragnąłbym opisać to wszystko w jak najwspanialszym języku. Niestety. Skromne pióro moje nie potrafi odtworzyć należycie przebiegu tej wielkiej bitwy i wrzawy wojennej. Więc powiem wam tylko, że Padella otrzymał cięgi, na jakie zasłużył. Widząc, że wojsko jego idzie w rozsypkę, okrutny Padella, pod którym ubito już dwadzieścia pięć czy dwadzieścia sześć koni, silnym pchnięciem dzidy, wyrzucił z siodła naczelnego dowódcę wojsk swoich. Generała suszy rumowa i dosiadłszy jego rumaka, zaczął uciekać co sił. Ale choć koń Padelli leciał jak wicher, lulejka galopujący na siwku złotogrzywku biegł tuż, tuż za nim, krzycząc: Poddaj się zbóju nikczemny, tchórzu, potworze! Poddaj się w tej chwili, bo mieczem moim zetnę twój łeb obmierzły i strącę zeń skradzioną koronę! Słowom tym towarzyszyły raz po raz pchnięcia miecza, który, wydłużając się podług woli lulejki, raz po raz kłuł padelle w niższe części pleców tak boleśnie, że tchórzliwy tyran ryczał z bólu, wściekłości i przerażenia. Widząc, że lulejka przystanął na chwilę, Patella zawrócił nagle i berdyszem trzymanym w ręku, którym dnia tego nie wiem już ile pułków rozbił i na drugi świat wyprawił, strasznie ciął młodego króla przez głowę. No i co powiecie? Na hełmie lulejki od uderzenia tego pozostał ślad taki, jak gdyby kulka masła uderzyła w niego. Berdysz roztrzaskał się na drobne kawałki, a lulejka. Zaśmiał się szyderczo. Widząc, że żadna siła nie może zwalczyć lulejki, padella powiedział do niego. Skoro masz czarodziejską zbroję, czarodziejski miecz i czarodziejskiego konia, to po cóż do będę bił się z tobą? Wolę poddać się od razu. Myślę jednak, że wasza królewska mość nie będzie tak nikczemny, by mścić się na biednym człowieku, który już niczym bronić się nie może. Trafność tej uwagi natchnęła Lulejkę uczuciem wspaniałomyślności. Poddajesz się więc, Padello? Zapytał. Oczywiście. Czy gotów jesteś zwrócić wszystkie zagrabione skarby i uznać królewne Różyczkę prawowitą władczynią Krym tatarskiego państwa? Cóż mam robić? Muszę ją uznać, odparł Padella, ale widać było, że jest w bardzo złym humorze. Wobec takiego oświadczenia, Lulejka skinął na swoich towarzyszy i rozkazał związać Padelle. Obrócono go twarzą do końskiego ogona, związano mu nogi pod brzuchem szkapy, a ręce na plecach. Po czym odbył się triumfalny pochód Lulejki ku stolicy Paflagonii. Padella paradował na swym koniu w pochodzie, potem zaś zamknięto go w tym samym więzieniu, w którym parę dni przedtem przebywał syn jego bulbo. Wierzcie mi, że Padella mocno stracił na fantazji w więzieniu i jak o łaskę największą prosił, by dopuszczono do niego jego ukochanego, pierworodnego syna, najdroższego bulbę. Poczciwy książę, współczując niedoli ojca, nie czynił mu wyrzutów z powodu uporu i zaciętości. Z jaką go Padella niedawno chciał wydać na śmierć, byle nasycić pragnienie zemsty nad niewinną różyczką. Odwiedził go nawet i rozmawiał z nim przez zakratowany otwór w drzwiach więzienia. Wejście do wnętrza było surowo wzbronione. Zacny Bulbo przyniósł nawet w papierku parę kanapek obłożonych kawiorem i marynatą z łososia ze wspaniałego bankietu którym jego królewska mość święcił odniesione nad wrogiem zwycięstwo. Nie mogę, papo, zabawić dziś dłużej przy tobie, rzekł, podając padelli przyniesione kanapki, bo zaraz rozpoczynam kadryla, do którego raczyła mnie zaprosić jej królewska mość. Bywaj zdrów, papo. Słyszę, że muzykanci grać zaczynają. I okrągły bulbo, odziany w strój balowy, pobiegł szybko ku sali balowej. A Padella jadł jedną kanapkę po drugiej, obficie skrapiając je łzami. Rozpoczęły się teraz zabawy, bale, iluminacje, którymi lulejka chciał uczcić swoją narzeczoną różyczkę. We wszystkich wsiach, przez które przeciągano zmierzając do paflagonii, nakazano chłopom iluminować chałupy w nocy, a w dzień rzucać kwiaty pod kopyta rumaków królewskich. Mieszkańcy Krym Tatarii musieli, i zapewniam was, że czynili to chętnie, suto ugaszczać zwycięzców paflagońskich winem i jadłem. Żołd wypłacono żołnierzom z olbrzymich łupów zdobytych na Padelli, w którego obozie znaleziono nieprzeliczone skarby. Gdy już żołnierze Krym Tatarscy oddali paflagończykom wszystko, co mieli cenniejszego, pozwolono im łaskawie zawrzeć sojusz ze zwycięzcami i obie armie, połączone pod berłem lulejki, wolnym marszem podążyły ku Blombodyndze. Sztandary obu narodów powiewały obok siebie w najlepszej zgodzie. Kapitan Zerwiłebski został mianowany księciem i feldmarszałkiem. Porucznicy Bałaguła i Paliwoda otrzymali stopnie generalskie wraz z tytułem hrabiowskim. Wiele mężnych piersi ozdobiły rączki królowej Krym Tatarii, Orderem Brylantowej Dyni i Paflagońskim Orderem Złotego Ogórka. Amazonka Różyczki przepasana była wstęgą Paflagońskiego Orderu Ogórka. Lulejka zaś nie ukazywał się nigdy publicznie bez Orderu Brylantowej Dyni pierwszej klasy. Na widok królewskiej pary lud wznosił entuzjastyczne okrzyki. Naturalnie głoszono wszędzie, że lulejka i różyczka są najpiękniejszą parą narzeczonych, jaką kiedykolwiek widziano. I byli naprawdę bardzo piękni oboje. A uroku dodawała im radość i szczęście tryskające z ich młodzieńczych twarzy. Narzeczeni nie rozłączali się od rana do wieczora. Siedzieli obok siebie przy śniadaniu, obiedzie i wieczerzy. Razem wyjeżdżali na konne wycieczki i już to zabawiali się rozmową, już to przykładem swoim zachęcali wszystkich do najweselszych zabaw i pląsów. Późnym wieczorem rozchodzili się. Różyczkę odprowadzały do komnat niewieścich te same dawne damy dworu, które opuściły ją, gdy była dzieckiem, a teraz po pogromie Padelli skupiły się znowu wokół niej. Lulejce towarzyszyli do kawalerskiego apartamentu jego adjutanci i paziowie. Ślub młodej pary miał się odbyć zaraz po przybyciu do stolicy Paflagonii. Lulejka już wysłał nawet Feldmarszałka Zerwiłebskiego z listem do arcybiskupa Blombodyngi, w którym prosił jego eminencję, by przygotował wszystko do mającej się odbyć uroczystości. Zerwiłebski wyjechał o parę dni wcześniej, i osobiście dopilnował, by Pałac Królewski przemalowano i przystrojono na przyjęcie młodej pary. Przy tej sposobności zmusił uwięzionego eksministra ministra Mruquioze do zwrócenia skarbcowi królewskiemu 217 tysięcy siedemdziesięciu 978 kroć 100 429 dukatów 13 złotych i 66 groszy które, jak wiemy, mruk Jozo skradł niegdyś z sypialni nieboszczyka króla Seriozy. Uwięził także zdetronizowanego króla waloroze. a gdy były monarcha czynił z tego powodu byłemu swemu kapitanowi gorzkie wyrzuty, feldmarszałek i książę Zerwiłebski odparł. Żołnierz musi się ściśle trzymać rozkazu. Najjaśniejszy pan... Polecił mi odwieść waszą wysokość do więzienia, w którym przebywa były król Krym-Tatarii, Padella I. Tak się też stało. Obie królewskie moście oddano na rok do zakładu poprawczego, a później do najsurowszego zakonu braci Biczowników, gdzie do końca życia pozostali poddawani codziennym postom i częstej chłoście, którą sobie wzajemnie z pokorą ale i z energią należytą wymierzali. Pokutowali choć w części za dawniejsze winy i zbrodnie, popełniane jawnie i skrycie. Hultajm Rukiozo został skazany na dożywotnie galery i ku wielkiemu swemu zmartwieniu do końca dni swoich nie miał już sposobności do kradzieży. Rozdział osiemnasty Stara Gburja Furia Panną Młodą Wiadomo wam, że Różyczka i Lulejka zawdzięczali bardzo wiele czarnej wróżce, która w znacznej mierze dopomogła im do odnalezienia się i odzyskania zagrabionych dziedzictw. Będąc chrzestną matką Różyczki, czuwała nad nią i nadal, a zastępując jej prawdziwą matkę, towarzyszyła jej do stolicy, gdzie miał się odbyć ślub małej królewny z Lulejką. Młoda para jechała we wspaniałym orszaku na najpiękniejszych rumakach, ustrojonych w najpiękniejsze czapraki. Tuż obok kłusowała czarna wróżka na karym kucyku. Domyślacie się, że kucykiem tym była jej czarnoksięska laseczka. Zacna ta osoba roztaczała w dalszym ciągu opiekę nad swymi chrześniakami i w rozmowie z nimi nie szczędziła im zbawiennych rad i uwag. Ale powiem wam na ucho, że lulejce nie bardzo w smak były te uwagi, bo w gruncie rzeczy pewien był, że tylko własnemu męstwu i genialnemu kierowaniu wojskiem zawdzięcza odzyskanie korony i pokonanie Padelli. Kto wie nawet, czy nie dał odczuć swej protektorce i opiekunce, że niewiele sobie robi z jej rad i przestrug. Czarna Wróżka kilka razy z naciskiem przypominała Lulejce, żeby rządził sprawiedliwie, żeby nie gnębił poddanych podatkami i żeby nigdy nie łamał raz danego przyrzeczenia. Słowem, by był godzien tytułu rozumnego i sprawiedliwego króla. Ależ, droga Wróżko, wykrzyknęła Różyczka: Jakże możesz wątpić o tym, że Lulejka będzie najlepszym w świecie królem? Czyż Lulejka mógłby kiedykolwiek Słowo swoje złamać? Czyż lulejka nie jest rycerzem bez skazy? Nie, nie, ty przecież tylko żartujesz. I różyczka spojrzała na narzeczonego wzrokiem pełnym uwielbienia, w którym czytało się wyraźnie, że różyczka uważa lulejkę za uosobienie wszelkich doskonałości. Czegóż ta czarna wróżka chce dziś właściwie ode mnie? mruknął lulejka, mocno podrażniony jej uwagami. Czyż myśli, że bez jej przestrug nie potrafię dotrzymać raz danego słowa? Czy sądzi, że nie potrafię stać na straży swego honoru? Ta kobieta zaczyna sobie za dużo pozwalać Ciszej najdroższy, szepnęła królewna Czarna wróżka mówi to tylko z życzliwości dla ciebie Wiesz przecież jak nas kocha i ile zrobiła dla nas Zapewne czarna wróżka nie dosłyszała mrukliwej uwagi lulejki bo właśnie pozostała nieco w tyle i jechała stępa na swym karym kucyku obok poczciwego Bulby, który jechał na niedużym, dobrze spasionym osiołku. Cała armia lubiła go za jego dobre serce, humor i serdeczność, z jaką zwracał się do wszystkich. Biedny Bulbo usychał z tęsknoty za Angeliką i nie mógł doczekać się chwili ujrzenia jej. Śnił o niej po nocach i pewien był, że na całym świecie nie ma piękniejszej i lepszej nad nią istoty. Naturalnie czarna wróżka nie odbierała mu tej złudy, choć wiedziała dobrze, że to właśnie zaczarowana róża czyni Angelikę tak piękną w jego oczach. Przeciwnie nawet, chętnie mówiła z nim o jego żonie i opowiadała mu, jak korzystnie wpłynęły na zmianę przykrego charakteru księżniczki wszystkie nieszczęścia, jakie spadły na nią w ostatnich czasach. Pragnąc osłodzić bulbie długą rozłąkę z żoną, zacna wróżka raz po raz dosiadała laseczki, w jednej minucie robiła sto mil, w następnej była już z powrotem i przynosiła stęsknionemu bulbie pozdrowienie od Angeliki, czym sprawiała biednemu grubasowi niewymowną radość. Zgadujcie teraz, kto oczekiwał nadciągającego orszaku na ostatnim popasie przed blombodyngą w pięknej książęcej karecie. Oto Angelika, która dojrzawszy z daleka Bulbę, jak ptak frunęła ku niemu i rzuciła się w jego ramiona, okrywając go tysiącznymi pocałunkami. W przelocie zdążyła jednak dygnąć przed królewską parą, jak tego wymagał ceremoniał dworski. Dzięki działaniu zaczarowanego pierścienia, Bulbo wydał się jej wprost czarujący, a że i ona Przypięła do kapelusika czarodziejską różę czarnej wróżki, więc nie dziw, że wydawała się Bulbie prześliczna. Po prostu oboje byli sobą zachwyceni. Sute śniadanie czekało już na królewską parę i jej dwór. W śniadaniu tym wzięli udział wielki kanclerz, feldmarszałek Zerwiłebski, hrabinak Burja Furia i wiele jeszcze innych panów i pani. Czarna wróżka siedziała po lewej stronie króla naprzeciw Bulby i Angeliki. Wszystkie dzwony biły radośnie z wież kościelnych. Zewsząd dochodziły wiwaty wznoszone na cześć króla i królowej. Raz po raz rozlegały się wystrzały z armat i moździerzy. Cały naród cieszył się i radował. — Popatrz, różyczko, co za karkaturę zrobiła z siebie ta stara Burja furia! — szepnął Lulejka. Nie, naprawdę ona jest arcykomiczna, Czyś ty ją zaprosiła na druchnę, moja droga? Żartował gburja furia siedziała na wprost lulejki między arcybiskupem, a wielkim kanclerzem. Trudno sobie wyobrazić, jak śmiesznie wyglądała w głęboko wyciętej białej atłasowej sukni okryta długą, Lekką jak mgła zasłoną, spływającą jak ślubny welon z jej głowy, zdobnej w misternie, nastroszoną fryzurę, na której czubku upięła wianuszek róż. Żółtą, pomarszczoną jej szyję otaczały liczne, bezcenne diamenty. Gburja Furia nie przestawała rzucać spoza wachlarza tak kokieteryjnych spojrzeń ku lulejce, że młody monarcha, z trudem powstrzymywał się od śmiechu. — Jedenasta! — zawołał, usłyszawszy jedenaście potężnych uderzeń zegara wieżowego w blombodyndze. — Panie i panowie, jedziemy dalej. — Ojcze biskupie, wasza eminencja raczy łaskawie oczekiwać nas za godzinę w katedrze. — Za godzinę w katedrze! — westchnęła gburja furia omdlewającym głosem i przycisnąwszy jedną ręką serce, Drugą wstydliwie zakryła zwiędłą i szpetną twarz wachlarzem. — Za godzinę będę najszczęśliwszym z ludzi! — ciągnął Lulejka, patrząc tkliwie na zarumienioną różyczkę. — O panie mój! Och, majestacie mój królewski! — wykrzyknęła Gburja Furia. — Więc naprawdę zbliża się ta cudowna chwila! — Bogu dzięki, zbliża się! — odpowiedział król. Ten błogosławiony, upragniony i przez długie lata z tęsknotą oczekiwany moment, mówiła dalej gburja furia, który uczyni mnie najdroższą małżonką twoją, Lulejko. Ach, ach, podajcie mi flakonik, słabo mi od zbytku radości i szczęścia. Co? Wać pani chcesz zostać moją żoną? Krzyknął Lulejka. Jak to? Wać pani chcesz poślubić mojego narzeczonego? Zawołała biedna różyczka. — Oszalała baba! — wzruszył ramionami lulejka, zwracając się do zebranych gości. Na twarzach ich malowały się najróżniejsze uczucia. Rozbawienia, niedowierzania, zaskoczenia, a nade wszystko zdumienia. — Ciekawam bardzo, kto ma większe ode mnie prawo do króla? — zaskrzeczała groźniek Burja Furia. — Mości kanclerzu koronny, wielebna eminencjo! Oto widzicie przed sobą ufne, kochające, niewinne niewieście serce, które zwiedzione podstępnymi obietnicami na wieki oddało się królowi. Czyż wasze wielmożności mogłyby dopuścić, by serce owo zostało zdradzone i porzucone? Oto jest dowód, że król Lulejka zobowiązał się poślubić oddaną mu Kunegundę Gryzeldę, dwojga imion Dowód podpisany przez króla własnoręcznie. Zobaczymy, czy sprawiedliwość istnieje jeszcze w Paflagonii i czy jego królewska mość ma krople uczciwości w żyłach. Bierzcie i czytajcie, dostojni panowie, i orzeknijcie, czy nie mam prawa wołać, że król należy do mnie i tylko do mnie, do gburii furii. Ochmistrzyni szybkim ruchem podsunęła jego eminencji tę samą ćwiartkę pergaminu, którą lulejka podpisał w dzień przybycia bulby na dwór króla Walorozy, sądząc, iż podpisuje list na jakąś kwestę dobroczynną. Przypominacie sobie zapewne, że gburia Furia miała w kieszeni czarodziejską obrączkę wyrzuconą przez Angelikę, a lulejka Wypił wówczas niestety trochę za dużo szampańskiego wina. Stary arcybiskup ujął końcami palców podany mu papier i nałożywszy złote okulary na czcigodny swój nos, odczytał głośno My z Bożej Łaski, jedyny syn i następca nieboszczyka króla seriozo, władcy państwa paflagońskiego, ślubujemy niniejszym i ręczymy słowem rycerskim pojąć za żonę najmilszą sercu naszemu, czcigodną, słodką i cnotliwą Kunegundę Gryzeldę, dwojga imion hrabinę Gburie Furie, wdowę po nieboszczyku Antonim Gburiano. Hmm, chrząknął arcybiskup. Zawszeć to dokument jest dokumentem. Bach! zaprotestował żywo wielki kanclerz koronny. Pismo niniejsze nie jest pismem najjaśniejszego pana. Trzeba wam wiedzieć, że Lulejka poczynił ogromne postępy w kaligrafii na Uniwersytecie Studentopolitańskim i daleko ładniej pisał teraz aniżeli przed rokiem. Czy to twoje pismo, Lulejko? Odezwała się niespodziewanie czarna wróżka i surowy wzrok swój utkwiła w obliczu młodego króla. M -m Moje, wyjąkał lulejka. Ale nie mogę sobie przypomnieć, żebym kiedykolwiek coś podobnego podpisał na serio. To chyba żart jakiś niewczesny albo podstęp okrutny. Mów, poczwaro, czego żądasz w zamian za ten świstek papieru. Prędzej. Sole trzeźwiące jej królewska mość mdleje. Utopić wiedźmę przeklętą! Spalić czarownicę! Zadławić tę gadzinę! wykrzyknęli jednogłośnie zapalczywy paliwoda, wierny bałaguła i popędliwy marszałek zerwiłebski. Ale gburia furia uwiesiła się na szyi arcybiskupa. Sprawiedliwości! Darła się tak przenikliwie, że głos jej zagłuszał wszystkich. Damy dworu wyniosły zemdloną różyczkę i odeszły do bocznej komnaty. Trudno wypowiedzieć jak bolesnym spojrzeniem pożegnał lulejka swoje ukochanie swój promyk słoneczny, który teraz zniknął mu z oczu i jak wzdrygnął się usłyszawszy tuż nad uchem skrzek kór i furii domagającej się sprawiedliwości. Czy nie zrzekłabyś się wać pani tego dokumentu za sumę, którą mrukiozo jozo memu ojcu? Jest tam około dwustu milionów i coś niecoś drobnymi, powiedział lulejka. Ciebie mieć pragnę i pieniądze twoje, odparła gburja furja. Dodam wać pani jeszcze wszystkie klejnoty królewskie, wołał lulejka. Ustroję się w nie, by świecić jak gwiazda przy boku mego królewskiego małżonka! Odpowiedziała gburja furia. Oddam wać pani połowę, trzy czwarte, pięć szóstych i dziewiętnaście dwudziestych mego królestwa! krzyczał Lulejka w najwyższym podnieceniu. Och, czymże mi Europa cała bez ciebie, oblubieńcze mój królewski? pisnęła stara wiedźma i rzuciwszy się na klęczki przed młodym królem, przywarła zwiędłymi ustami do jego ręki. Nigdy! Przenigdy nie ożenię się z waćpanią! Raczej wyrzeknę się korony królewskiej! wołał Lulejka, wydzierając dłoń swoją z kościstych palców ochmistrzyni. Ale gburia-furia uwiesiła się na niej całym ciężarem. Będziemy żyli jak dwa gołąbki! gruchała czule. Mam własne środki utrzymania! A zresztą z tobą będzie dobrze twojej gburci nawet w chatce pustelnika! Lulejka zdawał się tracić zmysły z bezsilnej wściekłości. Wróżko, czarna wróżko, ratuj mnie! Jęknął, wyciągając błagalnie dłonie ku matce chrzestnej. Ja nie chcę, ja nie mogę poślubić tej poczwary! Czyż myśli, że bez jej przestrug nie potrafię dotrzymać raz danego słowa? Czy sądzi, że nie potrafię stać na straży swego honoru? Odpowiedziała czarna wróżka, mierząc lulejkę zimnym, przenikliwym wzrokiem. Lulejka zadrżał, usłyszawszy własne słowa pełne pychy i zarozumiałości. Czuł, że zgubiony jest bez ratunku, skoro wierna jego przyjaciółka i opiekunka odpycha go od siebie. Nie mogąc znieść wyrazu pogardy bijącego z oczu czarnej wróżki, lulejka przymknął powieki. I bez sił oparł się o ścianę. Dosyć, przemówił wreszcie tak okropnym głosem, że wszyscy obecni się wzdrygnęli. Eminencjo, wróżka ta wyniosła mnie na szczyt najwyższego szczęścia, by potem zepchnąć mnie w otchłań rozpaczy. Ale nigdy nikt nie będzie mógł powiedzieć, że król Lulejka nie umie dotrzymać danego słowa. Proszę, eminencjo, śpiesz do katedry. Powstań, hrabino, niech cię do ołtarza powiodę. Żegnaj mi na wieki, różyczko moja umiłowana. Lulejka twój spełni powinność swoją, a potem zginie. Panie mój! pisnęła gburja furia, podskakując z uciechy jak podlotek. Wiedziałam, że serce Twe mnie nie zawiedzie. Czułam, że mój wybrany jest człowiekiem honoru, godnym pani swego serca, kunegundy gryzeldy gburji furii. Prędko, wsiadajcie do karoc, dostojne panie i dostojni panowie. Co koń wyskoczy, jedźmy do kościoła. Nie mów o śmierci lulejko mój, za parę dni zapomnisz o tej zalotnej pokojówce i żyć będziesz dla żonki swej dla swojej gburci-furci. Kłundusia twoja chce być żonką twoją ukochaną a nie wdową po tobie, drogi mój panie i ukochany. Bezczelna baba uwiesiła się u ramienia nieszczęsnego lulejki i podrygując w swojej białej, atłasowej sukni, wskoczyła do tej samej karety, która stała w pogotowiu, by lulejkę i różyczkę zawieść do kościoła. W tej chwili zagrzmiały wystrzały z armat i moździerzy. Zwierzyc zagrano triumfalne hejnały. Dziatwa szkolna słała kwiaty pod stopy królewskiej pary. Lulejka siedział, nieruchomy jak głaz, w głębi złocistej karocy. Za to gmuria furia wychylała się raz po raz i kłaniała na wszystkie strony, wyszczerzając w szkaradnym uśmiechu popruchniałe zęby. Wstręt po prostu brał patrzeć na to czupiradło. Rozdział dziewiętnasty Wszystko dobre, co się dobrze kończy Różne koleje losu, jakie przechodziła od kolebki królewna Różyczka, wyrobiły w niej nadzwyczajny hart duszy i siłę panowania nad sobą. Dzięki cudownej esencji, którą czarna wróżka natarła jej skronie, królewna wkrótce otrząsnęła się z omdlenia, ale nie zaczęła szlochać, ani włosów rwać na głowie, ani sukien drzeć na strzępy, jakby uczyniło na jej miejscu bardzo wiele dam. O nie! Różyczka pamiętała o tym, że powinna zawsze świecić przykładem męstwa i zaparcia się siebie. Więc choć lulejka droższy jej był nad życie własne, królewna postanowiła usunąć się, by mu ułatwić spełnienie danej obietnicy. Biedne dziewczę gotowało się pogrzebać własną dolę i szczęście dla ocalenia honoru ukochanego. Wiem, że żoną jego zostać mi nie wolno, ale i to wiem, że nigdy nie przestanę go kochać, mówiła do czarnej wróżki. Pospieszę do katedry, żeby być świadkiem ślubu lulejki z hrabiną i z całej duszy złożę im życzenia szczęścia i pomyślności. Potem wrócę do domu, rozejrzę się w skarbach i klejnotach, bo zapewne znajdzie się nie jedno, czym bym mogła zrobić przyjemność przyszłej królowej Paflagonii. Pamiętam z lat dziecinnych, że krym tatarskie brylanty ślubne uchodziły za najpiękniejsze w świecie, a ja już nigdy nie włożę ich na siebie. Będę żyć i umrę dziewicą, a gdy uczuję, że koniec mego życia nadchodzi, lulejce tron i koronę przekażę w spuściźnie. Spieszmy teraz na ślub jego, droga wróżko, bo chciałabym go zobaczyć po raz ostatni, a potem, potem powrócę do swego państwa w którym pozostanę już na zawsze. Czarna wróżka przycisnęła biedne dziewczątko do swojej piersi i ucałowała je z nieopisaną tkliwością. Po czym przemieniła laseczkę swoją w czwórkę prześlicznych koni, zaprzężonych do wspaniałego powozu z siedzącym na koźle z tangretem i dwóch lokali odzianych w piękną liberię. Do powozu tego wsiadła wraz z różyczką, a za nimi... Wskoczyli zaproszeni przez czarną wróżkę Bulbo i Angelika. Poczciwy Bulbo był tak wzruszony niespodziewanym nieszczęściem różyczki, że szlochał jak dziecko, nie mogąc się w żalu utulić. Różyczkę wzruszył serdecznie ten objaw współczucia zacnego chłopaka. Mianowała go więc na poczekaniu wielkim księciem w państwie Krym-Tatarskim i przyrzekła przywrócić mu zdobyte przez Lulejkę prowincje i prywatne dobra króla Padelli. Czwórka czarnej wróżki leciała jak wicher i wkrótce przywiozła weselnych gości do blombodyngi. W Paflagonii! Istniał zwyczaj zobowiązujący nowożeńców do podpisania intercyzy ślubnej w obecności dwóch urzędników państwowych jeszcze przed zawarciem ślubu w kościele. Wielki kanclerz, premier, burmistrz Blombodyngi i pierwsi paflagońscy panowie mieli być świadkami ślubu Lulejki. Jak wiecie już, kapitan Zerwiłebski kazał przed kilku zaledwie dniami przemalować i odświeżyć Pałac Królewski. W żaden sposób nie mogła się więc w nim odbyć ceremonia ślubna i trzeba było udać się do zamku, w którym niegdyś mieszkał Walorozo z żoną swoją i małą Angeliką, zanim przywłaszczył sobie tron królewski. Orszak weselny skierował się więc ku zamkowi. Panowie i panie wysiedli z karoc i powozów i w pozach pełnych szacunku stanęli w dwóch szeregach, tworząc przejście dla Pary Królewskiej. Biedna różyczka wysiadła również i stała bledziutka jak płatek jaśminu, jedną ręką opierając się na ramieniu bulby, drugą o poręcz schodów. Biedactwo czekało na ukazanie się lulejki, by ostatnim pożegnać go spojrzeniem. Czarna wróżka, niezbadaną jak zwykle mocą, wymknęła się przez okienko karocy i przeleciawszy ponad wszystkimi, stała już u drzwi wejściowych w chwili, gdy Lulejka, blady, jakby szedł na stracenie, zaczął wstępować na schody z uwieszoną u jego ramienia siwowłosą panną młodą, hrabiną gburją furją. Lulejka spojrzał ponuro na stojącą przed nim czarną wróżkę. Był do głębi na nią rozżalony i nie mógł jej darować, że jeszcze w tej chwili przyszła szydzić z jego niedoli. Precz z drogi! Zawołała gburja furia, mierząc pogardliwym spojrzeniem czarną wróżkę. Szczególniejsze zamiłowanie masz, waćpani, do wtykania swego nosa tam, gdzie nikt cię o to nie prosi! Czy trwasz w zamiarze poślubienia tego nieszczęśliwego młodzieńca? zapytała czarna wróżka. Czy trwam? A to mi doskonałe! Pewnie, że trwam, a waćpani, nic do tego! Wypraszam sobie, żebyś, wać pani, mówiła do królowej Paflagonii ty, jak do jakiej pierwszej lepszej. Nie chcesz przyjąć pieniędzy w zamian za zrzeczenie się praw do niego? Nie. Nie chcesz go zwolnić z przyrzeczenia, choć wiesz dobrze, że oszukałaś go, dając mu je do podpisania? Ha, bezwstydna! Hej, służba, wyrzucić precz tę uchwałą babę! wrzasnęła rozwścieczona Gburja Furia. Na jej skinienie dwóch pachołków skoczyło, by spełnić rozkaz. Ale jeden ruch czarnoksińskiej laseczki odrzucił ich daleko i unieruchomił, jakby zamienili się w figury kamienne. — Więc nie przyjmiesz żadnego odszkodowania, Gburjo Furio, i nie zwrócisz lulejce sfałszowanego dokumentu! — wykrzyknęła z nieopisaną mocą czarna wróżka. — Strzeż się! — bo pytam po raz ostatni. — Nie zwrócę! — zaskrzyczała Gburja Furia, tupiąc nogami z wściekłości. — Nie zwrócę! Nie chcę pieniędzy, tylko męża! 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 — Więc ja ci zwracam twojego męża! — wykrzyknęła czarna wróżka i postąpiwszy o krok, położyła prawą dłoń na nosie metalowej rączki od dzwonka, mówiąc — Hej, Gburjano! — woła żonka. Wstań i wracaj do przedsionka. I. o dziwo pod dotknięciem czarnej wróżki, mosiężny nos rączki zaczął wydłużać się i pęcznieć. Szeroka gęba rozwarła się jeszcze szerzej i nagle wydała tak potężny ryk, że wszyscy wstrząsnęli się z przestrachu. Oczy łypały na prawo i lewo jak żywe, cienkimi rączkami i nóżkami wstrząsał raz po raz w skurcz, i w oczach obecnych zamieniły się one w grube łydki i ogromne, niezgrabne łapy ludzkie. Jeszcze chwila a rączka od dzwonka nabrzmiała aż do rozmiarów olbrzymiego sługusa, odzianego w żółtą liberię a mającego najmniej sześć stóp wzrostu. Śruby, którymi rączka od dzwonka była przymocowana, z brzękiem padły na kamienne schody i Antonik Buriano, odczarowany nareszcie po przeszło dwudziestu latach ciężkiej pokuty, ukazał się na progu zamku we własnej swej okazałej osobie. Jaśnie państwa nie ma w domu! huknął jak przed dwudziestu laty tubalnym, gburowatym głosem. Na widok zmartwychwstałego wstałego niespodziewanie małżonka hrabina burja furia zacharczała okropnie: och i padła zemdlona na ziemię, ale nikt się nie troszczył o nią, bo wszystkich ogarnął szał radości. Słychać było tylko okrzyki: wiwat niech żyją, niech żyją król i królowa różyczka, biwat niech żyje czarna wróżka, nie. To było cudowne. Jak żyje, nic podobnego nie widziałem. Wiwat, wiwat, wiwat. Wszystkie dzwony biły. Strzelano ze wszystkich armat i moździerzy. Uciecha była, że aż ha. Bulbo ściskał każdego, kto mu się nawinął pod rękę. Wielki kanclerz wyrzucał w górę perukę swoją, upudrowaną odświętnie, i wyskakiwał, jakby mu piątej klepki brakło. Książe Zerwiłębski pochwycił w pół jego eminencję arcybiskupa i z wielkiej radości wywijał z nim dziarskiego oberka. Halulejka? Domyślacie się sami, co czynił. Porwał w ramiona różyczkę i pocałował ją nie jeden, dwa, pięć, dziesięć, ale może z dziesięć tysięcy razy. Wierzcie mi jednak, że nikt mu tego nie wziął za złe. Jeszcze chwila. I pochylony w kornym ukłonie Antonik Buriano rozwarł, jak przed dwudziestu laty, drzwi przed królewską parą. I wszyscy weszli do zamku, gdzie spisano intercyzę ślubną, a potem udali się do kościoła, gdzie odbył się uroczysty ślub króla paflagońskiego Lulejki z królewną krym tatarską Różyczką. A potem... Czarna wróżka uniosła się na czarnoksięskiej laseczce ponad obłoki i nigdy już nie ujrzano jej w paflagonii. Czytał Wiktor Korzeniewski.